Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz zapraszam na raport o książkach. Piękne życiorysy zapisane na kartach fascynujących biografii. To książki, o których opowiemy w lutem. Jestem poszukiwaczem poezji. Mówił o sobie Tadeusz Różewicz. Magdalena Grochowska, autorka biografii, Różewicz, rekonstrukcja, będzie naszym gościem. Równania matematyczne, które przeszły do historii nauki, zapisywali na blatach stolików lwowskich kawiarni. A czym stolik był bliżej orkiestry, tym lepiej. Matematycy z przedwojennego Lwowa byli genialni, a szkoła, którą stworzyli, stała się legendą. Tak o wybitnych uczonych pisze Mariusz Urbanek w książce Genialni, a Tomasz Rożek, Lwowskich matematyków, oraz wielu innych naukowców, wynalazców i odkrywców zapisał do Akademii Superbohaterów. Taki tytuł nosi jego książka i towarzysząca jej gra karciana. Odkrywały wielką literaturę, te z dalekiego świata: Francji, Wielkiej Brytanii, Ameryki. W czasach, kiedy ten świat oddzielała od Polski, żelazna kurtyna. Trzy tłumaczki Krzysztofa Umińskiego to nie jest książka o książkach. To jest książka o niezwykłych kobietach, o pięknych życiorysach osadzonych w szalenie trudnych czasach. Raport o książkach to dowód na siłę, zarówno finansową, jak i duchową, którą dostajemy od naszych słuchaczy. Można nas wspierać na patronite.pl, do czego gorąco zachęcam. Nasz adres pozostaje bez zmian. Raport Rosiaka, małpa Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Bawrzak. Zapraszam. Jacques Lussier, Trio i Bach w wersji jazzowej na początek lutowego raportu o książkach, bo dziś podążać będziemy śladem takich miejsc na mapie muzyki, w których muzyka spotyka się z matematyką. Trzeba było więc zacząć od Bacha, oczywiście, bo Jan Sebastian Bach nie bez powodu zwany jest czasami muzycznym matematykiem. Znaczenie liczb w muzyce tego barokowego mistrza było przedmiotem wielu dyskusji, inspiracji, a nawet prac naukowych. O nauce i matematyce, a właściwie o zaskakujących życiorysach naukowców i matematyków, opowiemy niebawem, ale na początek życiorys poety. O nowej biografii Tadeusza Różewicza z jej autorką Magdaleną Grochowską rozmawiał Dariusz Rosiak. Jestem poszukiwaczem poezji od roku 1938, pochylony nad mętną, gnuśną, pełną odchodów rzeką życia. Tak określał się Tadeusz Różewicz w jednym ze swoich późnych wierszy, bardzo wprost jednoznacznie sygnalizując czym zajmował się przez całe życie. To życie opisała w swojej książce Różewicz. Rekonstrukcja Magdalena Grochowska, autorka tej wspaniałej biografii poety, jest z nami. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Różewicz bardzo wiele pisał o poezji, ale dopiero w 1999 roku wyznał, Mamo, tato, jestem poetą. Dlaczego tak długo się wzbraniał przed nazwaniem tego, co robił poezją? Ja myślę, że nazwał. Siebie, poetą, dużo wcześniej. Tylko to zdanie, które pan cytuje, dotyczy relacji z matką i relacji z ojcem. Te relacje były bardzo powikłane, różne. Być może do tego wrócimy, ale mm, miał problem, żeby powiedzieć ojcu, bo ojciec zachowywał się mniej więcej tak jak y, ojciec Franza Kawki. Y, pamiętamy list do ojca Kawki, w którym Kawka. Y, Powiada, że ojciec odkłada jego y, tomik gdzieś na półkę, przy, na, na, na szafkę nocną. I to mniej więcej była taka relacja u Różewicza między Tadeuszem a Władysławem ojcem. To znaczy ojciec nie, nie, nie czuł w nim artysty, natomiast matka tak. Ojciec yy, przyjmował te tomiki, tak jak twierdził Różewicz, nawet nie przecinał stron, tak? nie czytał, tego nie wiemy tak dokładnie, nie, ale yy, myślę, że, yy, że był po prostu z innego świata. Mówię o Władysławie Różowiczu, czyli ojcu. Natomiast kiedy Tadeusz Różewicz uświadomił sobie, że jest poetą, no sądzę, że to się stało bardzo szybko. Pisał wiersze już przed wojną, w jakimś sensie debiutował. To bardzo dziwny debiut, taki trochę jakby był w rozkroku autor, ponieważ debiutował i w pismach socjalistycznych i maryjnych, czyli ultrakatolickich. Natomiast po wojnie, no on... Zdał sobie sprawę, że m, ponieważ po katastrofie poezja nie wyrazi tego, co się stało, e, wobec tego trzeba zmienić poezję, zrewolucjonizować ją. Więc jeśli tego dokonał, bo przecież. E, e, Tomik Niepokój to jest 47 rok, więc bardzo wcześnie, jeśli tego dokonał, jeśli pu publikował w najlepszych pismach literackich tuż po wojnie, czyli w Odrodzeniu, czyli w y, y, Kuźnicy, y, to zna w twórczości to znaczy i publikował poezję, to znaczy, że miał poczucie, że jest poetą. Wspomniała Pani o ojcu? Ale i w pani książce i w zasadzie w całej twórczości Różewicza centralną rolę odgrywa jego matka. Matka jest w środku całej mojej twórczości, cytuję pani jego słowa. Jeden z badaczy pisał o Różewiczu jako figurze poety z matki. Prawda? Co to oznacza? Co oznaczała dla niego ta relacja z matką ze Stefanią? Tak, ta, ta figura, o której pisze profesor Skrędo, nie jest jedyną figurą, bo oczywiście mamy też figurę poety brata, prawda, czy partyzanta. I zaraz do niego dojdziemy. Dojdziemy zapewne. Natomiast ja bardzo lubię takie zdanie, taką odpowiedź Różewicza na pewną ankietę, późną ankietę. Pytanie mniej więcej brzmiało o źródła twórczości. I Różewicz jasno mówi, że źródłem dla niego nie jest ani naród, ani polska, ani partia, ani przynależność do jakiejś grupy, tylko jego to najbliższe środowisko rodzinne, i właśnie matka, właśnie y, y, dzieciństwo, czyli y, matka, która y, no, była y, niezwykłą osobowością, y, niezwykłą w tym sensie, że y, to ona kształtowała tego ducha artystycznego, czy też w ogóle widziała w swoich synach artystów. Ja przypomnę, że y, urodziło się ich pięciu, y, przeżyło trzech, y, przy czym Janusz, najstarszy, tragicznie zamordowany, tuż przed końcem wojny. Ale wszyscy trzej byli artystami. Dwóch Stanisław poetów, Króżewicz, Stanisław reżyser. reżyser. Więc matka, po pierwsze, miała to przeczucie, że chłopcy są wyjątkowi, po drugie kształtowała ich, w tym sensie, że wprowadzała świat kultury, w świat sztuki. To przecież ona chodziła z nimi do tej słynnej kinemy, czyli Fil, czyli oglądała filmy, z, no to przypomnij mi to jest 38 rok, to nie jest dostępność, powszechna dostępność, nie wiem, sieci, internetu, etc. Więc to było niezwykłe obcowanie z, z matką, ale i bardzo też trudne. Matka była konwertytką. Miała w swojej biografii bardzo ciężkie przeżycia, ucieczkę z domu jako dwunastolatka prawdopodobnie. Opuściła to swoje żydowskie gniazdo, do rodzinę. Y, znalazła się w środowisku y, katolickim, y, dokonała konwersji. No, pytanie od razu się nasuwa, na ile świadomie, na ile pod presją, pod presją okoliczności. No y, y, wiemy przecież, że bycie Żydem y, zarówno dzisiaj, jak i ówcześnie, czyli na początku XX wieku, to nie była prosta sprawa. Y, krótko mówiąc, y, y, to jest jakaś tajemnica, którą wyczuwamy w twórczości w twórczości Różewicza. On nigdy nie mówi wprost o matce, a na pewno nie mówi o konwersji. Nie mówi wprost o matce jako Żydówce. To mam na myśli. Możemy się na moment przy tej żydowskości zatrzymać, bo to jest ciekawe i to będzie wracało i w twórczości, i w życiu Różewicza. W pani książce to jest motyw, który się pojawia w róż na różnych etapach jego życia. Stefania Różewicz uciekła od żydostwa w nowoczesność, czyli w polską edukację, polską kulturę, która wyzwalała ją z rabinackiego więzienia, uważa profesor Wojciech Browarny. Zgadza się pani z tą opinią, bo to jest droga, którą przeszło wielu Żydów, nie tylko Stefania, ale wielu decydowało się na taki ruch, ponieważ uważało Polskość za bardziej atrakcyjną propozycję kulturalną czy kulturową niż żydowskość, zwłaszcza religijną. To jest zdanie intelektualisty. Profesor Browarny wypowiada tę opinię, ale nie zapominajmy, że mamy do czynienia z dziewczynką, nie z mieszkanką Warszawy, czytelniczką pism literackich polskich, które dokonują w niej jakiejś. Pracy, w, jej, w jej myślach, w jej światopoglądzie. I, I ona świadomie dokonuje takiego właśnie przejścia do innej kultury. Tylko to jest dziewczynka w maleńkiej miejscowości Lututów. Byłam tam. Wtedy to musiało być kilkanaście domów. Mówimy tu o początku XX wieku. I rodzina jest prawdopodobnie ortodoksyjna. Ojciec surowy każe ją za. Odstępstwo od koszerności. Więc to też nie było wszystko proste, ale oni mieszkają u Czyli polsk... to jest taka opinia raczej post factum, to znaczy no, dziewczynka 12-letnia ja wyklucza... z, z małej miejscowości, jak pani mówi, rzeczywiście no, nie myśli o tym, nie waży na wadze kulturę żydowską i kulturę polską, tylko ucieka, bo być bo. może właśnie bo co? być może bo letnie dziecko miało dosyć domu i uciekło. Ja nie rozstrzygam, kiedy wnuczka Tadeusza Różewicza, Julia Różewicz, przeczytała te, to zdanie profesora browarnego, żachnęła się, mówiąc, uciekła od przemocy, bo skoro ojciec tarł jej cegłą dłonie za odstępstwo od koszerności, to znaczy, że ta relacja była ym, no po prostu chora. <laughs> Więc y, jeszcze jest inny aspekt tej sprawy. Na ile y, to środowisko, w którym była rodzina Gelbardów, czyli katolickie i y, 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 takie ze skłonnością do. Y, y, Łowienia dusz, powiedziałabym. Mówię tu o klerze tamtejszym. Klerze, który był antysemicki, bo ja cytuję przecież różne świadectwa, które mówią o, o takim konflikcie narodowościowym. No więc, na ile to było świadome, świadoma decyzja? Prawdopodobnie wszystko, wszystkie elementy w tej decyzji Stefani znajdziemy. Żydzi, antysemityzm, żydowskość Tadeusza Różewicza, to są Rzeczy, zjawiska, które się pojawiają cały czas w Pani książce, pojawiają się w jego życiu, bardzo często pojawiają się przez przemilczenie. On się rzadko wypowiadał na te tematy. Nie znosił, kiedy wspominano o jego pochodzeniu. Pani mówi o książce wydanej w 1982 roku przez Artura Sandauera, gdzie pojawia się, o pisarzach żydowskich, gdzie pojawia się jego nazwisko i, i pisze pani, że on dostał furii, prawda? Bardzo się zdenerwował. Dlaczego on tak reagował? Dlaczego żydowskość była tabu w jego życiu? Ja uczynię tutaj jedno zastrzeżenie. Ja bym nie użyła sformułowania albo jeśli to bardzo ostrożnie sformułowania żydowskość Tadeusza Różewicza. Tadeusz Różewicz był polskim pisarzem i to musimy jasno podkreślać. Yy, matka, Ale to jedno drugiemu nie przeszkadza, bo yy, był polskim pisarzem, a jednocześnie był z pochodzenia Żydem. Matka była z pochodzenia Żydówką. Tadeusz Różewicz nie miał nic wspólnego z wychowaniem w religii y, żydowskiej, nie miał nic wspólnego z językiem i z kulturą do pewnego momentu, bo potem, jako świadomy młodzieniec, a, a potem dojrzały człowiek, on studiował pismo święte i on znał, ja widziałam jego. Y, 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 Ewangelie, które zabierał, kieszonkowe wydania, które zabierał w podróże, to są książeczki małych formatów popodkreślane z notatkami, z datami świadczącymi o tym, że był codziennym czytelnikiem Pisma Świętego. I to już wtedy, był okres, kiedy jak rozumiem, nie był człowiekiem religijnym, bo człowiek, religijność w nim umarła w czasie wojny, nie, prawda? Religijność w nim umarła w, pod koniec lat 30. i to jest właśnie warte podkreślenia, bo. Uważamy, że to wojna odebrała mu wiarę. Różewicz używa takiego sformułowania: Bóg odszedł. Nie, właśnie, że to on odszedł, człowiek od Boga, tylko Bóg od człowieka. Oczywiście, Bóg od człowieka odszedł w czasie wojny. Panowała pustka w, w sensie, no właśnie, duchowym i, i, i religijnym, ale Tadeusz Różewicz w pewnej notatce czy też wypowiedzi mówi jasno: odchodziło się od religii, po pierwsze, na skutek księdza prefekta, który wywierał presję, który indoktrynował, i to są słowa Tadeusza Różewicza, może nie dosłownie tak to ujął, ale bardzo mocno i dosadnie, który prefekt, który na przykład, wyrzucił Różewicza z Sodalicji Mariańskiej, młodego Różewicza, ucznia, mówimy tu o końcówce lat 30., wyrzucił za to, że młody chłopak kwestionował dogmat Trójcy Świętej, czyli zadawał pytania. Taki sposób religijności Różewiczowi jako inteligentnemu, wybitnie inteligentnemu człowiekowi nie odpowiadał. Nie mówiąc o tym, bo mówimy o tym, dlaczego odszedł od wiary. Nie mówiąc o tym, że bardzo ważnym epizodem dla niego to była wojna domowa w Hiszpanii. Ja rozmawiałam z profesorem Łukasiewiczem, nieżyjącym już, który zrelacjonował mi ich rozmowy na ten temat i Łukasiewicz powiedział, że młody Różewicz bardzo przeżył zaangażowanie kościoła po stronie falangi w Hiszpanii, czyli po stronie faszystów. Więc to jest wszystko bardziej skomplikowane. Ale wracając do sformułowania że poeta, polski poeta o żydowskich korzeniach, ja bym była ostrożna, ponieważ to też jest wypowiedź profesora Browarnego. To go w jakimś sensie. Zawęża, determinuje i ogranicza. Y, Różewicz był ponadnarodowy, był uniwersalny i dlatego zresztą był tłumaczony na tej, nie wiem, 50 ileś języków, dlatego był tłumaczony w, w kulturach, które zupełnie nie przystają do kultury europejskiej. Myślę tu o Chinach, y, y, Dalekim Wschodzie. No więc, krótko mówiąc, y, sandauer y, rzeczywiście. Y, u, 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 zaszufladkował Różewicza i wtedy Różewicz się wściekł i powiedział, że ma, Sandauer ma mentalność policjanta z getta. Więc jak go to drasnęło, to widać po tym sformułowaniu. A czy polski antysemityzm odgrywał rolę w tym, że on się po prostu obawiał Ależ mówienia o, o, o żydowskości? Mamy, pani cytuje, przykłady, nie wiem, ze stanu wojennego, kiedy ktoś mu napisał na drzwiach Żyd... Kiedy spotykał się z przejawami antysemityzmu wobec siebie czy wobec swojej rodziny? Nie tylko stan wojenny, nie tylko lata osiemdziesiąte, kiedy mu wytykano brak zaangażowania posłusznej sprawie, ale no, na przykład okres marca. Dla mnie było szokiem, kiedy przeglądałam teczki Tadeusza Różewicza z jego wycinkami prasowymi, wywiadami i... W okresie marca, przy trzech tekstach, wycinkach, wywiadach, jakaś ręka dorysowała przy jego zdjęciu gwiazdę Dawida. To jest 68 rok, okres marca, ale później rysowano mu tę samą gwiazdę na klatce schodowej przy jego nazwisku. Więc ten motyw stygmatyzacji i lęku ciągle występuje w jego biografii. I nie zapominajmy o tym. Zresztą on powiedział swojej synowi, takie zdanie, które ja cytuję: Uważaj, dziecko. I tu nawiązał do tego, że Małgorzata Różewicz manifestowała, czy też ujawniała, <grytania> ujawniała to jest też słowo, które dużo mówi fakt, że ojciec był Żydem, więc powiedział jej: Uważaj, dziecko, bo w Polsce wystarczy przytknąć zapałkę, żeby rozniecić antysemityzm. Mówiliśmy o ojcu, o matce. Porozmawiajmy moment o bracie. Bo to jest też postać, która była z Różewiczem w zasadzie przez całe życie, prawda? Mimo, że jak pani wspomniała, w 1944 roku został przez Niemców zamordowany. Janusz. Y, Janusz najstarszy, który po pierwsze wprowadzał Tadeusza, przed wojną, w świat literatury. Chłopcy prenumerowali wszystkie najlepsze pisma. Janusz debiutował. Janusz e, e, dostał nagrodę w konkursie Polski Zbrojnej e, i wydrukowano jego bardzo taki patriotyczny wiersz. Janusz, który zamyka wydaną tuż przed wojną, antologię poezji polskiej. Więc to jest coś. Potem bardzo zaangażowany w wywiad, wywiad AK, mówiący po niemiecku, podróżujący w przebraniu do Berlina, czujący się dobrze, swobodnie i oczywiście zdający sobie sprawę z niebezpieczeństwa i... Ginie tragicznie, zamordowany przez Niemców y, krótko przed końcem wojny. Y, I to jest y, cezura w życiu Tadeusza Różewicza. Coś się skończyło. To jest ta rana, która właściwie nigdy nie y, zabliźni się. Y, no, takim ciekawym momentem y, ponownego otwarcia tej rany, krwawienia jest na przykład y, pobyt Różewicza, pierwszy pobyt w Paryżu w 1957 roku, kiedy y, Miłosz, Miłosz, już, Miłosz, który już zerwał z rządem warszawskim, oni się spotykają i Miłosz mówi, pan nie widzi Paryża, czyli widzi, widzi Różewicza, który myśli o Januszu, ponieważ umówili się w czasie wojny z Januszem, że gdyby coś się stało, to oni się spotkają w Paryżu w przez trzy lata, pierw, w pierwsze lata po wojnie, w jakimś dniu pod pomnikiem Mickiewicza. Więc ten Janusz, duch Janusza jest ciągle przy Tadeuszu. Ręcznik, proszek i szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, jedna żyletka marki Gerlach i dwie parę onuc. To zawartość chlebaka, z którym kapral podchorąży satyr. Wyrusza do oddziału, jest sierpień 1943 rok, Tadeusz Różewicz rozpoczyna swoją walkę w partyzantce AK i to jest też, z pani książki to bardzo jasno wynika, moment, który w sposób decydujący buduje jego postawę wobec życia, prawda, już nawet nie tylko wobec poezji, ale wobec życia. Czym był dla niego ten czas do akcji burza, do wojny? Jednym słowem tego nie nazwiemy. Na pewno był e, wspaniałym czasem nawiązywania więzi, e, bo przecież te sytuacje graniczne, kiedy się ryzykuje życiem, to są sytuacje zbliżające ludzi, ale też to jest okres bardzo tragiczny w jego życiu, kończący się, przypomnę, dezercją. To słowo źle brzmi. Ta dezercja była w jakimś sensie wymuszona okolicznościami politycznymi i za zgodą jego dowódcy Sojczyńskiego, Stanisław Sojczyński, światły dowódca, przedwojenny, lewicujący, nauczyciel języka polskiego, który natychmiast dostrzegł w tym młodym chłopaku, nie mięso, które się wysyła na front, tylko zdolności i talenty. I to Sojczyńskiemu zawdzięczamy to, że właściwie Różewicz, być może to, że przeżył. I że mamy Różewicza, ale to, że on się tam w jakimś sensie zaczął, bo przecież Echa Leśne to napisał właśnie w tamtym czasie na polecenie Sojczyńskiego, który powiedział, że ma robić gazetkę i ma po prostu pisać. Mówi pani o przyjaźni, o zadzierzgnięciu wielu znajomości, które zdecydowały być może o tym, jak wyglądało później jego życie, ale... To jest też czas, który dla nas, dla odbiorców Różywicza, widoczny jest po pierwsze w jego poezji, po drugie w sztuce, która no w sposób dramatyczny wstrząsnęła polską przełomu lat 80.-90., kiedy została wystawiona najpierw przez Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli, potem zekranizowana przez Kazimierza Kuca do Piachu. Napisany już wiele lat po tym doświadczeniu, ale jednak odnoszący się i. Mówiliśmy o tabu, o pewnych transgresjach, których dokonywał albo nie dokonywał Różewicz. Tutaj on się zamierzył na największą świętość, prawda? To znaczy pojęcie partyzanta walczącego o wolną Polskę i pokazał ją w zupełnie inny sposób. To jest odheroizowanie AK, czy też w ogóle wojny co w Polsce, zwłaszcza dzisiaj, no, nie tylko szokuje, ale jest po prostu niedopuszczalne. Ja sądzę, że... Nie dzisiaj przy... chyba ta sztuka jest... Czy ona jest jeszcze wystawiona? Właśnie chciałam to powiedzieć, że nie wydaje mi się, żeby ta sztuka miała szansę na wystawienie z różnych powodów. Oczywiście to jest decyzja rodziny, ale przypuszczam, że gdyby rodzina zezwoliła, to sztuka spotkałaby się z, z protestami bardzo drastycznymi. Cóż takiego Zrobił Różewicz. On się borykał z problemem y, uczestnictwa. W wykonywaniu wyroków, przynajmniej wiemy o jednym wyroku, nie tylko na podstawie tej sztuki. Pamiętajmy, że sztuka nie jest rzeczywistością, nie odzwierciedla jeden do jednego tego, co on przeżył, ale w jego dziennikach jest zapis, który właściwie przypomina historię Walusia, czyli tego bohatera do Piachu, który zostaje rozstrzelany za niesubordynację. Ale mm, cóż pokazuje Różewicz? Pokazuje wszy, pokazuje y, tą fizjologię wojny y, w, w wojnę, która w, degraduje człowieka, niezależnie od tego, czy jest y, Niemcem, czy jest Polakiem, czy jest po słusznej stronie, czy jest po stronie agresorów, y, zawsze wszyscy zostaną zbrukani. E, więc e, on się borykał z tą sprawą przez dziesięciolecia. ta sztuka powstawała długo. E, najpierw była zamierzona jako e, tekst e, jako opowiadanie. E, powstał dramat. E, no przypomnę, że e, jednak Różewicz e, poprosił Łomnickiego w 79 roku o zdjęcie sztuki Zafisza ponieważ był atakowany. To są anonimy, które przychodziły zarówno wtedy, jak i kiedy Kutz zrobił w 90 roku tę ekranizację. W rodzaju, wynosi się Mośku do Izraela. Mówi pani o jego lewicowości sprzed wojny. Jaki był jego stosunek do komunistycznej Polski? Mówię o lewicowości PPS-owskiej, żebyśmy to Oczywiście, podkreślili. Oczywiście, no jasne, że nie był komunistą. Nie wojny. był komunistą i nigdy nie był komunistą, natomiast yy, zawsze... Również po 89 roku i są tego świadectwa i ze strony y, y, Pawła Różewicza, jego bratanka i y, 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 w listach znajduje y, świadectwa mówiące o tym, że był wierny idei sprawiedliwości społecznej. Ja bym go dzisiaj usytuowała, nie wiem, w okolicach krytyki politycznej, czyli y, 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 wszyscy mamy równe szanse. Y, i rzeczywiście system, który nastąpił po 1945 roku, obiecuje to. Ja przypomnę taką podróż różewicza reporterską. On po 1945 był reporterem najpierw. Podróż statkiem, to znaczy, on jest świadkiem, jak statek ciągnie jakieś elementy mostu do Szczecina. I on opisuje drogę przez tak zwane ziemie odzyskane tego statku. Ale y, tam są takie na przykład komentarze, bo on wysiada gdzieś w Opolu, wysiada wysiada, jakieś wsie ogląda i mówi, no tak, teraz będzie elektryfikacja, będzie oświata, będą biblioteki. On pamięta z y, okolic y, pod Radomszczańskich, te wsie, gdzie jako partyzant był, gdzie panowała y, ciemność i ciemnota, dosłownie. I on chce modernizacji, mu się to podoba. To nie jest odosobniony przypadek Tadeusz Różewicz, młody człowiek, bo ja przypomnę, że również postaci tego formatu, jak nie wiem, profesor Kotarbiński czy Osowski, czyli ludzie, którzy dojrzewali, byli dojrzałe. No całe przed pokolenie wojny. Tadeusz Borowski, Jerzy Andrzejewski. Oni wszyscy uwierzyli w komunizm, ale czy pytanie jest, czy Różewicz uwierzył w komunizm w taki sposób, w jaki uwierzył na przykład Borowski? Nie, absolutnie nie pisał takich tekstów i jego twórczość, Różewicza twórczość z okresu socrealizmu, to są produkcyjniaki. To jest na przykład reportaż kartki z Węgier, to jest produkcyjniak. To, to się dobrze czyta, a jednocześnie z takim trochę odruchem krytycyzmu to za mało powiedziane. Więc on I to da... się u niego zaczyna gdzieś koło 48 roku, się tak? To u niego zaczyna... Bo tak on jak... wcześniej był oskarżany o formalizm, jak rozumiem, tak samo, że, że nie czuję tego braku entuzjazmu wykazywał wobec Nowego Ustroju. No bo jak to w owym czasie bywało? Wszyscy byli na widelcu i wszyscy musieli udowadniać, że są po słusznej stronie. Różewicz należał do tych gorliwych. Gdybyśmy, nie wiem, porównali postawy woroszylskiego na przykład i Różewicza, to są y, postawy nieporównywalne. To znaczy Różewicz nie był agitatorem i y, nie uprawiał poezji tak politycznej i upolitycznionej. Y, nie był... Y, tak zaangażowany jak, jak, jak na przykład Woroszylski, czy Borowski, czy Andrzejewski, który napisał ten, 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 ten tekst do partii. Ale też byłabym ostrożna w ocenach, bo dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, bardzo łatwo jest patrzeć w, w kategoriach czarno-białych na, na ten obiecujący w gruncie rzeczy epizod tuż powojenny. Bo zamrożenie to następuje dopiero właśnie w 49 roku i do śmierci Stalina jest okres paskudny. Tak, do 1948-1949 do, do roku jeszcze jakaś forma i wolności ekspresji, i wolności politycznej istnieje, chociaż oczywiście ten, ten zacisk staje się coraz bardziej y, dramatyczny. Pani książka kończy się w okolicach 1956 roku. On był człowiekiem politycznym, to znaczy on przeżywał 56 rok i to, co się działo, 53, to, co się działo w Niemczech, to wszystko stalinizm. Czy on rozumował w kategoriach politycznych, widział, że oprócz tej egzystencjalnej pustki, którą wywołała wojna, Polska wpadła i jego życie może. Wpadło w, w taki etap, z którego bardzo trudno będzie wyjść, również ze względów czysto politycznych. Różewicz nie był zwierzęciem politycznym, to po pierwsze. Po drugie, był człowiekiem poparzonym. Poparzonym polityką, nie myślę tu o wojnie, tylko myślę tu o okresie stalinowskim, ponieważ był atakowany, był wzywany do ZLP, na zebrania po to, żeby złożył samokrytykę. Pomawiano go o mm, konotacje czy sympatię do poezji Eliota, a jak wiadomo, Eliot i inni burżuazyjni byli potępieni, więc kto y, cytuje Eliota, ten jest podejrzany. Ja czytam protokoły, to są y, no, skandaliczne reakcje środowiska. Y, więc był poparzony i był, jak mi powiedział jeden z moich rozmówców, płochliwy. Mnie się to słowo bardzo podoba. To nie znaczy tchórzliwy. Tylko y, mający świadomość, y, że y, jego zadaniem jest y, realizować swoją sztukę. To nie znaczy za każdą cenę. Y, trudno jest mówić o jego y, stosunku do polityki, ponieważ w listach, nie, nawet niepublikowanych, do Stanisława, czyli do brata, nawet po 89 roku nie ma wzmianek politycznych. Bardzo jest ostrożny, nie zostawia śladów. Yy, w listach do Tchórzewskiego, Jerzego Tchórzewskiego, malarza, przyjaciela, yy, mówi na przykład: mówi, yy, No, wyjechać z tego więzienia i zaraz dodaje w tym liście. No, oczywiście, mam na myśli pracownię, moją pracownię, bo. Ja przypuszczam, on myśli, że listy są czytane. Są czytane, dlatego że przeglądałam IPN-owskie papiery i w okresie gliwickim on był inwigilowany z racji swoich kontaktów na przykład z Piotrem Lachmanem. W okresie gliwickim, czyli kiedy mieszkał w Gliwicach? Mieszkał w Gliwicach, tak. Moja książka kończy się w 57 roku, więc on w 60 latach jest inwigilowany. Będę o tym pisać. Więc trudno jest znaleźć w Różewicach tego, który będzie się angażował, który a jeśli się zaangażował raz to powiedzmy sobie jasno po niesłusznej str stronie. Myślę tu o liście 34, kiedy on podpisuje tak zwany kontrlist. To jest 64 rok. Potem nie należy do solidarności, jest osobny, ale od razu nasuwa się pytanie. Jest taki tytuł książki mm, Marii Hirschowicz Pułapki zaangażowania. Twórca nie powinien być zaangażowany, bo to jest pułapka. Jest jeszcze inny tytuł książki: Zniewolony Umysł, ale jak rozumiem, to nie jest ta kategoria, w której moglibyśmy umieszczać Różewicza. To nie jest Borowski, to nie jest Andrzejewski. To nie jest ta kategoria. To, wie pan, jestem ostrożna, bo cóż my dzisiaj wiemy o strachu? Cóż my dzisiaj wiemy o tej rzeczywistości lat, nie wiem, 50., -tych, 60.? -tych. Przypomnę tu sztukę, tytuł Sztuki Świadkowi albo Mała Stabilizacja. Paskudne czasy, czasy konformizmu. Nie oczekiwałabym od Różewicza, y, że będzie z y, y, flagą y, wędrował i manifestował cokolwiek. No Mnie też szokuje, kiedy wybucha stan wojenny i szukam w jego kalendarzykach jakiegoś znaku, zapisu. Przeglądałam kalendarzyki strona po stronie z tego okresu i nie tylko i on notuje psiakupa na wycieraczce. I mnie dzisiaj nawet to porusza, bo chciałabym, żeby on napisał stan wojenny co robić, ale on to przetwarza w sobie, on to wyrazi inaczej. Wspomniała pani o Eliocie? Z jakiej tradycji literackiej on wychodził? Jakie były jego fascynacje literackie? Dużo poświęca pani też kawce w książce i czy jego podejściu do kawki. Kto jeszcze i dlaczego akurat ci autorzy? No po pierwsze, przed wojną już skłaniał się ku awangardzie. Janusz, jego brat, to jest no, na przykład bliżej Wierzyńskiego. Tadeusz. Tadeusz był rewolucjonistą w poezji. Wracam tu do tego, jak to się mówiło: sprozaizowania poezji, odarcia poezji z metafory do kości, pozostawienia nagiego szkieletu, pozostawienia tego zdarzenia lirycznego. Ja bardzo lubię. Poezję Różewicza, bo ja w niej dostrzegam reportaż. Ja z, moją, z moim zawodem reporterskim w, w, szukam, szukam pokrewieństwa i, i Różewicz, jeśli pan mnie pyta o jakieś powinowactwa, bardziej bym mówiła o powinowactwach, w ogóle z myślą europejską. Mówiłabym o Adorno, mówiłabym o tym słynnym zdaniu, że po Auschwitz poezja nie ma racji bytu, a jednak ma. Mówiłabym o Wittgensteinie, o Heideggerze, o Bonhoefferze, no, o kawce, właśnie, o niczem. To są te zagadnienia, które na wyższym piętrze niż tylko prądy literackie, na wyższym piętrze takiej ontologii, Czyli sposobu urządzenia świata, rozumienia świata i aksjologii, czyli wartości. Jego to interesowało. On był jeszcze wyżej niż płynięcie w jakimś prądzie, czy poszukiwanie inspiracji w jakimś prądzie literackim. Pięć lat, jak pani mówi, spędziła pani z Różewiczem pisząc tą książkę, pisząc pierwszy tom, bo przypomnijmy, to jeszcze nie padło, ale to jest w ogóle pierwszy tom rekonstrukcji jak domyślam się, dojdziemy do końca jego życia, będzie drugi, i czy, tylko i drugi. I tylko drugi, rozumiem. Czym było i jest dla Pani wejście w życie Różewicza? Wejście tak głębokie w życie tego człowieka? No jest to takie przeżycie rozłożone właśnie, jak Pan mówi, na lata, które powoduje i sprawia, że ja własne życie dzielę na sprzed Różewicza i z Różewiczem. I to... Z Różewiczem, wydaje mi się trudniejsze, to sprzed Różewicza symbolicznie nazwę y, życiem z miłoszem, to znaczy z taką wizją świata, która jednak jest usprawiedliwiona, ten świat, nawet jeśli Boga nie można usprawiedliwić, to jednak istnienie człowieka y, ma głębszy sens. I y, jest jakieś, jakaś nadzieja, nadzieja y, no przed, przed, przed nami, przed, przede mną jako, jako indywiduum. Ja nie, nie chcę powiedzieć, że Różewicz odbiera mi nadzieję. Różewicz y, roztrącił mi wszystkie podpórki, jakie miałam. Y, i powiedział mi, za Bonhoefferem, właśnie, yy, który ja przypomnę, jest twórcą tej idei bezreligijnego chrześcijaństwa, powiedział mi, kieruj się własną etyką kieruj się, y, znajdź siłę w sobie, żeby żyć, żeby żyć w sposób etyczny. Tutaj nie padło jeszcze słowo nihilista, który, ta, ta, ta łatka oblepiana nią, oblepiano nią Różewicza od właściwie tuż po wojnie. Y, Kościół y, Wyszyński występował przeciwko Różewiczowi. Y, Różewicz nie był nihilistą, a na pewno nie był w takim sensie, że był przeciwko wszelkim wartościom. Różewicz poszukiwał wartości i mnie i czytelnika zmusza do tego, żeby w świecie bez Boga, bez podpórek, w świecie, w którym jesteś samotny, żebyś w sobie znalazł własny kodeks etyczny. To jest taki. Nieprzypadkowo ktoś nazwał Różewicza baumanem poezji. Jest baumanem w tym sensie, że w tej płynnej nowoczesności, w której spod naszych stóp usuwają się twarde grunty danych nam, zadanych wartości przez jakichś, nie wiem, kapłanów w szerokim tego słowa znaczeniu, czy polityków żeby w tym świecie płynnym znaleźć kodeks własny, stworzyć własny kodeks, w którym takim priorytetem jest dobro drugiego człowieka. Tak widzę Różewicza. I taką naukę z niego wyciągam. A czyta go pani dla przyjemności? Tak, czytam go... Może nie tyle dla przyjemności, ile żeby uruchomić swoje myśli? Bo wiem, że nawet jeśli czytam ten sam utwór, który już bardzo dobrze znam, to za każdym razem on mnie, mówię on, autor, zapędza gdzieś dalej. Czekam na takie pytanie. O moje ulubione utwory. <laughs> Więc, Proszę bardzo. No, ten wiersz, e, Wicher dobijał się do okien, który przez Przybylskiego został uznany, Ryszarda Przybylskiego, przyjaciela, e, w, myśliciela, został uznany za arcydzieło polskiej poezji. Wicher dobijał się do okien. To jest wiersz, w, właściwie sen. To się przyśniło Różewiczowi. On jako zwierzę, e, które pod niebem granatowym pędzi, wypełnione kamieniami, brzuch ma wypełniony kamieniami, on pędzi do dołu, czyli on pędzi ku śmierci, to jest to heideggerowskie bycie ku śmierci. No, to jest taki wiersz, który po prostu dociska do ściany i Zmusza do tego, żeby sobie zadać pytanie, no do, dobrze, no, no, no i co? Co ja robię z moim życiem? Dokąd ja zmierzam? Po co ja w ogóle istnieję? Co ja znajdę tam w tym dole? Jak ja się z niego wygrzebię? No, to tylko jeden przykład. Drugi tom, jak rozumiem, powstaje. Kiedy się możemy go spodziewać? Powinien być pod koniec tego roku. Czyli już w zasadzie praca zakończona i wreszcie pani. Odetchnie, wreszcie pani odłoży. Podobno najlepszym sposobem, żeby pozbyć się bohaterów naszego życia, jest napisanie o nich książki, wtedy potem się do nich nie wraca. Ma pani takie poczucie, że jak skończy pani z Różewiczem, to odetchnie pani i pójdzie w inną stronę? Ja już wiem, że nie odetchnę, bo takie doświadczenie miałam pisząc przez trzy lata biografię Jerzego Giedroycia i przysięgałam sobie, że nigdy więcej Giedroycia i ja cały czas wracam, czy to do korespondencji, czy do kultur paryskich. Przypuszczam, że podobnie będzie z Różewiczem. Bardzo dziękuję. Czekamy na drugi tom. Tymczasem mamy pierwszy. Różewicz Rekonstrukcja. Magdalena Grochowska była gościem raportu o książkach. Bardzo pani dziękuję. Ja dziękuję. Z Magdaleną Grochowską rozmawiał Dariusz Rosiak. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy książki Różewicz Rekonstrukcję. Jeśli ktoś z państwa chciałby przeczytać tę biografię, proszę pisać na adres gmail.com. A teraz poezja Tadeusza Różewicza w muzycznej aranżacji autorstwa Pablo Pawo i Patryka Kraśniewskiego z albumu I Milczeć i śpiewać. Piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza. Żony ludzkiej mowy czeka Z pyskiem w noju, z nogami w raju Obwąchuje człowieka, czeka Nic, nadchodzi nic w czarodziejskim płaszczu Prospera Nic z ulic i ust, z ambon i wież Bośników mówi do niczego o niczym nic, płodzi nic, nic wychowuje nic, nic czeka na nic, nic grozi, nic skazuje, nic ułaskawia. Nic z głośników mówi do niczego? O niczym. Kolejnym gościem raportu o książkach jest ktoś, kogo bardzo dobrze Państwo znają, bo pojawia się często w sobotnich raportach, by opowiadać o rzeczach skomplikowanych, lecz fascynujących. Teraz napisał książkę o ludziach, dzięki którym świat jest miejscem coraz bardziej skomplikowanym i coraz bardziej fascynującym. O ludziach, którzy przesuwają granice ludzkiej wiedzy i wyobraźni. O odkrywcach, wynalazcach, naukowcach. O ludziach, których nazwiska niestety jednak najczęściej kojarzą się nam z nazwami ulic, a nie z ich bogatym życiem. Tomasz Rożek postanowił to zmienić i zaliczył ich do Akademii Superbohaterów. Taki właśnie tytuł nosi jego książka i towarzysząca tej książce gra, bo mogę powiedzieć państwu z wielką radością, że po raz pierwszy w raporcie o książkach powiemy o książce adresowanej także do tych młodszych czytelników. Tomasz Rożek jest ze mną. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz mi, czy trudno było uczynić z tych genialnych ludzi superbohaterów? Myślę, że nie. Myślę, że, że oni sami się uczynili superbohaterami. Natomiast niełatwo było napisać książkę, która byłaby strawna dla kogoś, kto nie ma podstawowego takiego wykształcenia w kierunku na przykład matematyki, albo fizyki, albo chemii. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często te ich osiągnięcia, one wymagają wytłumaczenia. Dlaczego oni są właśnie superbohaterami? I bywało, że wiele godzin musiałem spędzić nad tym, żeby wymyślić, jak ich odkrycia, jak ich dokonania opisać prostym językiem. Tym bardziej, że bardzo chciałem, i to już na etapie myślenia o książce i o grze, żeby ta książka, ta gra, ta gra trafiła także do młodszych odbiorców. Nie chcę powiedzieć, że to jest książka dla dzieci, bo to nie jest książka mhm. dla dzieci. Ale lubię o takiej książce pomyśleć, że to jest książka familijna. Myślę, że to jest taka książka, którą bawić się mogą i ci młodzi, i ci starsi. Bo rzeczywiście, kiedy patrzymy na spis nazwisk tych super bohaterów z Akademii, którą stworzyłeś na rzecz tej książki, i gry, to nie wszystkie te nazwiska są znane. Zresztą to jest ciekawe, że Ty wymieszałeś osoby tak znane jak Heweliusz z postaciami już mniej znanymi, ale jakże fascynującymi, jak na przykład. Na przykład Magdalena Będzisławska, która była pierwszą polską chirurg i w ogóle jej historia jest absolutnie fascynująca, lecz nieznana. Być może nawet europejską. Żyła w czasach, w których zasady kobiety takimi rzeczami się nie zajmowały. Natomiast ona nie dość, że się nauczyła tego od swojego męża, to na dodatek, gdy mąż zmarł, Przejęła jego praktykę i rzeczywiście w czasach, w których w ogóle trudno było być mężczyźnie chirurgiem, czy no wtedy, wtedy tego, tego tytułu chyba w ogóle nie używano, ona kimś takim się stała. Miała pozwolenie królewskie, co jest niezmiernie istotne, i, i mogła normalnie, normalnie praktykować. To był XVII wiek, więc naprawdę zamieszkłe czasy. Niesamowita historia również Kazimierza Żeglenia. Ja specjalnie wybieram nazwiska mniej znane, bo to jest zupełnie niesamowite, że my nie wiemy o tym, że to Polak właśnie stworzył kamizelkę kuloodporną, a to jest właśnie ta historia. To prawda. Ty powiedziałaś we wstępie, że te nazwiska znamy niestety tylko z nas ulic. Obawiam się, że przeważającej większości tych nazwisk nie znamy w ogóle. W ogóle. To prawda. E, bo. E, przeszukując, przeczesując yy, yy, spis treści, no oczywiście znajdują się tu takie nazwiska jak Skłodowska-Curie, jak Kopernik Czochralski, czy Łukasiewicz. Te nazwiska są z grubsza znane, ale pojawia się też mnóstwo nazwisk takich, których e, większość z nas nie kojarzy. No okej, okay, jeszcze może Ignacy Mościcki, ale on raczej z tym, że był prezydentem w międzywojennej Polsce, a nie, tym, a nie z tym, że był genialnym, genialnym chemikiem i inżynierem. E, wiele z tych nazwisk to są gotowe scenariusze, czy historie tych ludzi to są gotowe scenariusze na film. Ja bardzo chciał. Żebyśmy ich poznali, najpierw stworzyłem grę karcianą. I to, co najbardziej mnie cieszy w tym wszystkim, bo muszę o tym powiedzieć mhm. pozwól, tu nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby ich opisać. Tu chodziło też o to, żeby z nich zrobić ludzi, a nie pomniki. Bardzo mi zależało, żeby pokazać ich w sposób. Oryginalny. I myśląc nad tym, jak mógłbym ich pokazać, przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby rzeczywiście ich pokazać jak superbohaterów. Superbohater kojarzy się z amerykańskim komiksem, z amerykańskim filmem, z charakterystyczną kreską. Szukałem długo grafika czy ilustratora, który potrafiłby ich tak narysować. I znalazłem rzeczywiście człowiek, z którym um, udało się tą książkę stworzyć. Pracował, Marek Oleksicki pracował, często współpracuje z dużymi wydawnictwami. Komiksowymi, i on ich narysował dokładnie tak samo, jak widzimy Supermana, Spidermana, czy Wonder Woman. I to mnie bardzo cieszy, bo kilka tygodni temu byłem w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie i tam miałem w jednej z szkół zajęcia z no, dziećmi, które tam mieszkają, tak, z Amerykanami. I dałem im te karty przetłumaczone na język angielski i Zauważyłem coś, na czym mi bardzo zależało. Oni zaczęli te karty przeglądać i zaczęli między sobą mówić: Popatrz, ten wygląda jak Doktor Strange, a ta wygląda jak Wonder Woman. Hmm. To jest uniwersalny język, taki wizualny dzisiejszego świata. Uważam, że popularyzując naukę, popularyzując naszych bohaterów, naukowców, absolutnie nie powinniśmy się na ten język obrażać. Starałem się go wykorzystać, udało się go wykorzystać, I, i te skojarzenia z ludźmi, którzy mają supermoce, ale nie dlatego, że nie wiem, że noszą pelerynę, nie dlatego, że strzelają pajęczynami, czy że są odporni na kule. Tak, niektórzy są, dlatego, że wymyślili. Kamizelkę kuloodporną. Niektórzy potrafią nurkować na samo dno oceanów, dlatego że Polak wymyślił, skonstruował pierwszy okręt podwodny, pierwszą łódź podwodną. Malinowski budował koleje na takich wysokościach w Andach, że nawet dzisiaj ktoś, kto tam jest, po prostu kręci mu się w głowie, to są najwyższe koleje, jakie kiedykolwiek powstały. To są super bohaterowie, i o nich jest właśnie ta książka i gra. I to, co jest chyba też ważne, że to nie są tylko odkrywcy, że to nie są tylko wynalazcy i tylko naukowcy tylko lub aż mogłabym powiedzieć, ale mam na myśli to, że to są ludzie, którzy zmieniali. Świat, w którym żyjemy, bo nie chodziło tylko o to, że byli autorami jakichś nowych wynalazków czy, czy formuł matematycznych czy fizycznych, ale rzeczywiście sprawiali, że ten świat, w którym żyjemy, stawał się lepszy, stawał się wygodniejszy do życia. A w przypadku niektórych tych superbohaterów, czy superbohaterek, powinnam powiedzieć, przekraczali też pewne granice, czy też przesuwali pewne granice społeczne, prawda, robiąc miejsce dla tych, którzy do pewnych zadań, do pewnych zawodów nie byli dopuszczani. To prawda, to jest część historii Marii Skłodowskiej-Curie, ale też część historii innych superbohaterów, bo mnie zależało nie na tym, żeby pokazać ich osiągnięcia naukowe, inżynieryjne, tylko żeby pokazać ludzi, którzy tego dokonali. To nie jest książka naukowa w tym sensie, że E, opisuje e, konkretne dokonania, konkretne m, wynalazki, tylko to jest książka, która pokazuje, jak konkretny człowiek, jaką drogę musiał przebyć, żeby do tych wynalazków dotrzeć. E, we wstępie pisze, że oni owszem, mają e, wiele cech superbohaterów, bo superbohater to ktoś, kto wyciąga nas z kłopotów. Bardzo często z kłopotów, w które sami rośmy się wpakowali. I tu mam na myśli e, wiele różnych przykładów e, związanych czy z ochroną środowiska, e, czy, czy z wieloma innymi aspektami e, naszego otoczenia, które sami stworzyliśmy, sami stworzyliśmy jakiś kłopot. Natomiast oni do tych rzeczy dochodzili sami. Oni do tych rzeczy dochodzili nie dlatego, że się urodzili lepsi. Nie dlatego, że od urodzenia byli tacy mądrzy, tylko dlatego, że byli zdeterminowani, dlatego, że bardzo chcieli zmienić świat. To jest książka o ich drodze. Do osiągnięcia jakiegoś celu, a nie o celu samym w sobie. I dla mnie to było ważne, bo bardzo chciałem, żeby ta książka inspirowała. Yy, bardzo chciałem, żeby ktoś, kto ją czyta i ktoś, kto może jest w momencie wyboru drogi życiowej, a może już tą drogę wybrał, ale chciałem, żeby yy, nabył takiego przekonania no nie wiem, może to trochę amerykańskie jest że każdy z nas może być superbohaterem. Superbohaterem, znowu nie takim z peleryną, nie takim, który potrafi palcami strzelać czy super szybko biegać, tylko takim, który potrafi w swojej skali zmienić świat, chociażby ucząc się, chociażby wynajdując, chociażby starając się rozwiązywać jakieś konkretne problemy czy przeskakiwać konkretne wyzwania. A powiedz mi, Tomku, jeszcze na koniec, który z tych superbohaterów Najbardziej cię zafascynował, najbardziej cię zaskoczył, bo domyślam się, że musiałeś dużo przeczytać, musiałeś dużo się dowiedzieć, żeby uczynić z tych często pomnikowych postaci ludzi z krwi i kości, żeby opisać też ich słabostki, ich hobby, które zupełnie nie mieści się w granicach tego, z czego są słynni. Kto najbardziej cię zaskoczył, który z tych superbohaterów? Wiesz, co? To jest trudne pytanie, bo ja przyznaję zupełnie szczerze, że ja przygotowując tą książkę, czy najpierw grę, a później książkę, ja o niektórych nazwiskach wiedziałem bardzo mało. I dopiero przygotowując się do stworzenia gry, do napisania książki, dopiero zacząłem dowiadywać się, jak ważnymi osobami oni byli, jak wielu rzeczy dokonali. Ci naukowcy sprzed. Ponad 100 lat, ponad 150 lat, oni byli bardzo uniwersalni. To, to, to nie byli naukowcy w takim stylu, w jakim naukowcy są dzisiaj, że zajmują się Jednym problemem, zwykle bardzo wąskim, tak wąskim, że nawet mają kłopot z wytłumaczeniem, co tak naprawdę oni robią. Wielu z tych naukowców z przeszłości, nawet nie bardzo dalekiej, no ale takiej powiedzmy sprzed 100-150 lat, oni zajmowali się tyloma rzeczami równocześnie, odkrywali tyle rzeczy równocześnie, że, że mnie, mnie się w głowie nie mieściło, że jedna osoba mogła tego wszystkiego dokonać. I to, i to były. Bardzo, bardzo y, takie dla mnie ciekawe chwile, momenty. Ja też niewiele wiedziałem, bo w tej książce są także podróżnicy, znaczy naukowcy odkrywcy, odkrywcy nowych wysp, nowych lądów. Ja nie miałem na przykład pojęcia o tym, że to Polak znalazł ogromne y, pokłady złota w Australii. I zresztą, to jest ciekawe, ja o tym też w książce piszę, że niepotrzebnie dał się namówić gubernatorowi Australii, żeby ten Wątek, żeby tą, te, te informacje zataić. Gubernator go poprosił, nie ujawniaj tego, bo Australia wtedy była kolonią karną. I gubernator nie chciał, żeby w świat poszła informacja, że w Australii jest złoto, bo do Australii ludzie byli zsyłani za karę, a wtedy chcieliby przyjeżdżać w nagrodę. Mhm. Kilkadziesiąt lat później złoto odkryto w Kalifornii. Tam takiego embarga nie było. Więc gorączka złota poszła na Kalifornię. Dzisiaj w Kalifornii w dużej części, jako to jest w pewnym sensie konsekwencja napływu ludzi bardzo przedsiębiorczych, ludzi ryzykujących, ludzi chcących zainwestować, dzisiaj Kalifornia jest jednym takim, bym powiedział, jednym z kilku, może, serc innowacji na tej planecie. Hmm. Gdyby Strzelecki e, nie posłuchał gubernatora, gdyby ujawnił wtedy informację, że w Australii są e, zasoby złota, to po pierwsze stałby się bardzo bogatym człowiekiem, a po drugie być może historia całego świata by się inaczej potoczyła. A tymczasem on pojechał do Australii, bo się nieszczęśliwie zakochał. I to jest książka właśnie o takich historiach. I to jest takie niesamowicie ludzkie. Doktor Tomasz Rożek, Fundacja Nauka to Lubię był gościem raportu o książkach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Akademie super bohaterów w wydaniu książkowym i karcianym znajdą państwo na stronie Fundacji Nauka to Lubię, ale to nie koniec opowieści o genialnych ludziach. Czytając historię życia naukowców, możemy też zobaczyć, jak zmieniał się świat nauki. Był taki czas, że najważniejsze problemy matematyczne były rozwiązywane przy kawiarnianych stolikach. Podobno wiele równań przepadło, bo zapisane ołówkiem na marmurowych blatach ginęły pod mokrą ścierką nadgorliwych sprzątaczek. Takie rzeczy mogły wydarzyć się tylko w przedwojennym lwowie. Tam za chwilę się udamy za sprawą książki Mariusza Urbanka. Genialni lwowska szkoła matematyczna, ale wprowadzeniem do tej rozmowy niech będzie utwór z opery Filipa Glasa z 1976 roku einstein na plaży.

two three four five six one two three four five six seven eight Will it take some wind for his sailboat? Four, and it could do for It could get the four, road for his workers. And it could one, be for you. It could, five, it could six, be for you. It could be very fresh and clean. Two, it could three, be a balloon. All well, these, the these are the days, my friends. All these are the days, my friends. One, it, could two, get wind three, for four, it could get some win for the sale board. It could get food in the sea. It could get food as well. It could four, be alone. It six, could be Frankie. It could be very fresh and clean. These are the four, days my friends. Five, six, and these are the days my friends.

All these are the days, my friends, and these are the days, my friends, to get some money for the money sale. Money. Well, I could, could get those organs, but to get the railroad business, what's to be a realistic, frank, a very fresh clean. it could be a good business. Yes, in short, all these are the days, my friends, and visitors. Najrzadziej można go było zastać przy własnym biurku. Po zamknięciu szkockiej i odprowadzeniu innych matematyków do domów, potrafił pójść do czynnego całą dobę dworcowego bufetu i już samotnie przy piwie kontynuować rozmyślania. Pracownik naukowy do pracy potrzebuje z reguły ciszy i spokoju, a banach nie. Hałas i muzyka nigdy mu nie przeszkadzały, a już na pewno nie przeszkadzały w myśleniu o matematycznych problemach. Tak właśnie pracował wybitny matematyk Stefan Banach i wielu jego genialnych kolegów, którzy stworzyli lwowską szkołę matematyczną. Ich niezwykłe losy, a także losy miasta, w którym tworzyli i bawili się oczywiście. Opisał w książce Genialni Mariusz Urbanek, który jest gościem raportu o książkach. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam witam również. Dziękuję za zaproszenie, miło mi że mogę porozmawiać i z panią i mam nadzieję ze słuchaczami, chociaż tak wirtualnie. Tak, myślę sobie, że ten fragment z pańskiej książki, który przed chwilą przytoczyłam. Kłóci się ze wszystkimi naszymi wyobrażeniami na temat naukowców, a szczególnie naukowców z ubiegłego wieku, których lubimy sobie wyobrażać jako takich brodatych starców z surowo ściągniętymi twarzami. Tymczasem lwowscy matematycy to byli głównie bardzo młodzi ludzie, prawda? I to młodzi ludzie o pagmatwanych życiorysach, czego Stefan Banach jest znakomitym przykładem. Tak, byli wśród lwowskich matematyków tacy, którzy bardziej pasowali do tego, co sobie wyobrażamy o uczonych XIX wiecznych czy z przełomu XIX i XX wieku. Na przykład, drugi z ojców założycieli lwowskiej szkoły matematycznej, czyli Hugo Steinhaus, bardziej pasował do wizerunku uczonego, pracującego zamkniętego w gabinecie, pracującego wśród wysokich półek z książkami, takiego zamkniętego, w wieży z kości słoniowej. Natomiast y, Stefan Banach i na tym polegał fenomen włoskiej szkoły matematycznej, do pracy potrzebował ludzi, potrzebował nie atmosfery sali seminaryjnej czy sali wykładowej, ale właśnie atmosfery kawiarni, gdzie y, stolik matematyków stał Wśród innych stolików, obok przesuwali się kelnerzy niosący tace z kawą, z kieliszkami, z innymi trunkami, gdzie grała orkiestra, taki bent restauracyjny z żywą muzyką. A w skrajnych przypadkach, tak jak, jak wynikało z tego, co pani przeczytała, szedł po prostu na, do knajpy na dworcu, bo tam ten, ta knajpa była otwarta 24 godziny na dobę ale on tam szedł nie tylko po to, żeby napić się piwa, chociaż też lubił, ale przede wszystkim szedł tam, żeby rozmawiać o matematyce, bo to była największa miłość jego życia i ci, którzy chcieli mieć do czynienia no, z ewidentnym geniuszem, z brylantem coraz jaśniej i piękniej świecącym, musieli iść za Banachem, no bo inaczej ten kontakt byłby ograniczony. Pisze pan w swojej książce, że podobno Banach wybierał te stoliki, które były najbliżej orkiestry, bo czym było głośniej, tym lepiej. I tak sobie myślę, że to jest niesamowite, że to była taka matematyka knajpiana, taka nauka, która była zapisywana. To też piękna anegdota na blatach stolików kawiarnianych, prawda? W tej kawiarni szkockiej, właśnie. I potem na noc te stoliki matematyków były przykrywane obrusem, żeby przypadkiem ktoś tych równań nie starł. No tak. Taka niesamowicie lwowska to jest opowieść, i przez to. Takie pytanie mi się nasuwa, czy, czy ta historia matematyków lwowskich mogłaby się w jakimkolwiek innym mieście potoczyć, tak jak się potoczyła w Lwowie? Tak, jeśli pani pozwoli, to odniosę się jeszcze do pierwszej części tego, co pani e, powiedziała, bo przez to, jak Lwowska Szkoła Matematyczna startowała, mm -hmm. czyli właśnie w kawiarni szkockiej, właśnie przy stolikach z marmurowymi blatami, gdzie uczeni zapisywali to, co, co było efektem Sesji matematycznych, bo to oprócz tego, żebyśmy się nie skoncentrowali na, na tym piwie, czy na, tym, na tych koniakach, które towarzyszyły tym sesjom, to były poważne matematyczne debaty, w czasie których wymyślano twierdzenia, zadania, czy jak oni jeszcze wtedy mówili, problematy. Nie wszystkie do dzisiaj zostały rozwiązane. I rzeczywiście było tak, że my nie wiemy, jaka część dorobku lwowskiej szkoły matematycznej przepadła pod mokrymi ścierkami pań sprzątających, które po zamknięciu lokalu przychodziły i miały za zadanie no, zrobić to, co do nich należało, czyli posprzątać stoliki, czyli wytrzeć z ich punktu widzenia bazgroły ołówkiem na, na tych blatach. I najpierw w sposób... Jaki zastosowano, to było to, że ten stolik matematyczny był odstawiany pod ścianę, przykrywany obrusem. Rankiem przychodzili studenci, którzy mieli za zadanie spisać to wszystko, co na tych stolikach jest, a dopiero potem panie sprzątające mogły czynić swoją powinność. A dalszą konsekwencją w 1935 roku było, były narodziny Księgi Szkockiej. Ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast tak, myślę, że. Lwów był bardzo szczególnym miejscem i trochę sobie nie wyobrażam, żeby lwowska szkoła matematyczna w tym kształcie, jak istniała, jak pracowała, mogła narodzić się gdzie indziej, mhm. bo to było wtedy szczególne miasto. To teraz, jeśli pani pozwoli, 30 sekund takiej historii. Paradoksalnie, Lwów Stracił na tym, że Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Bo Lwów, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, był stolicą Galicji, całej Galicji, ważnego regionu Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Nie Kraków, Lwów. I kiedy wybuchła Polska, odzyskała niepodległość, Lwów przestał być stolicą no kraju Galicja, tylko stał się jednym z kilkunastu województw. Na miarę łódzka, na miarę stanisławowa i y, takie poczucie przegranej, czy pod, takie to we Lwowie istniało. I ta podrażniona ambicja, podrażniona chęć rywalizowania z Warszawą, z Krakowem powodowała, że we Lwowie rodziła się naprawdę wybitna y, nauka na Uniwersytecie. Tym więcej, że część uczonych, także matematyków, wyjechała z Lwowa w 1918 roku czy 1919 budować Uniwersytet Warszawski, ponieważ carski uniwersytet istniejący w Zaborze Rosyjskim przestał istnieć. Trzeba było w stolicy na nowo stworzyć uniwersytet. Uczeni pojechali tam z całego kraju. Ci, którzy zostali we Lwowie z tą swoją podrażnioną ambicją, Starali się bardziej. A Lwów był dodatkowo jeszcze miastem wielonarodowym, wielokulturowym, gdzie ludzie z pochodzeniem austriackim, niemieckim, żydowskim mieli absolutnie polskie nazwiska. Polacy nosili niemieckie nazwiska, nikomu to nie przeszkadzało. To w tym tyglu wszystko się mieszało, no i dawało efekty takie jak Ilwowska Szkoła Matematyczna, jak Lwowska... Która też była tyglem, prawda? Oczywiście, tak. Ona była tyglem osobowościowym w pierwszej kolejności, hmm, tak. a dopiero później narodowościowym. Bo no, łatwo popatrzeć na życiorysy, na to skąd ci ludzie przychodzili na uniwersytet, skąd przychodzili potem do kawiarni szkockiej. Myślę, że gdyby nie matematyka, to oni by się mogli zupełnie nie spotkać. Byli z różnych bajek. Stefan Banach to było nieślubne dziecko, niepiśmiennej góralki i żołnierza na przepustce. No takie rzeczy się zdarzały kiedyś, zdarzają się pewnie i dzisiaj. Stefan Banach nie znał swojej matki. Był przez ojca oddany na wychowanie do pani Franciszki Płowej w Krakowie, która zadbała o to, żeby skończył gimnazjum musiał udzielać korepetycji, żeby dorobić do Czesnego. No i gdyby nie kolejne takie właściwie przypadki albo dotknięcie palca Pana Boga, to Banacha byśmy nie mieli, ale o tym za chwilę. Kolejny z tych najważniejszych matematyków, Hugo Steinhaus, on pochodził z bardzo bogatej rodziny żydowskiej, mającej ogromny majątek w Jaśle. Ojciec był dyrektorem jak wtedy mówiono domu bankowego, czyli na dzisiejsze po prostu banku. Stryj był posłem do parlamentu austro-węgierskiego, to więc widać, jakiej to była klasy rodzina. I został wysłany, żeby zrobić doktorat w Getyndze. Getynga to była wówczas taka mekka matematyczna. Wszyscy najlepsi tam przyjeżdżali studiować. Następny z tych wielkich lwowskich matematyków, który później był naszym polskim człowiekiem w projekcie Manhattan, czyli współpracował z tymi, którzy stworzyli w, w czasie II wojny światowej bombę atomową no i zrobili to szybciej niż uczeni pracujący dla Hitlera. Stanisław Ulam pochodził z rodziny prawniczej, żadnych korzeni matematycznych. On miał odziedziczyć kancelarię, prosperującą w dodatku kancelarię we Lwowie, no i po prostu jako prawnik, przepraszam za trywialne określenie, kosić szmal, wybrał matematykę. Następny, Stanisław Mazur, mówi się, że o talencie podobnym jak Banach, tylko bardziej leniwy niż Banach, pochodził z rodziny mieszczańskich cukierników w Lwowie. On z kolei miał być cukiernikiem, odziedziczyć pracownię, odziedziczyć sklep i handlować, handlować słodyczami. O każdym z tych około 20 ludzi, którzy złożyli się na, na Lwowską Szkołę Matematyczną, można by było przytoczyć podobną opowieść. Wszystkich ich połączyła matematyka, wszystkich ich połączył Lwów i wszystkich ich połączył Stefan Banach, bo trochę sobie nie wyobrażam, żeby bez Banacha było to możliwe. Tak, jest taki m, przytoczony przez Pana fragment y, rozmowy. Nie pamiętam w tym momencie, którzy to matematycy ze sobą rozmawiali. W każdym razie pada takie zdanie, że Lwów miał tę przewagę nad każdym innym miastem na świecie, że w Lwowie był Banach i coś chyba rzeczywiście w tym było jakiś niezwykły magnetyzm Stefana Banacha. Powiedział Pan, że Lwowska Szkoła Matematyczna to był tygiel osobowościowy i rzeczywiście. Niezwykle barwne są to postaci. Przywołał pan te najważniejsze nazwiska, ale jest ich więcej, na przykład Leon Chwistek, którego Dolwowa ściągnął banach, właśnie malarz, ale też świetny logik. I tutaj pozwoli pan, że przytoczę krótki fragment z książki, bo jest on absolutnie zachwycający. Bardzo proszę. A brzmi następująco. Leon Chwistek, uczonym i statycznym profesorem, był przede wszystkim jesienią i zimą. Nosił wtedy ciemne ubrania, Rzadko wychodził z domu i całymi dniami do późna w nocy pracował. Gdy przychodziło lato, zmieniał ubranie na jasne, chodził na densingi, kokietował kobiety, a przede wszystkim malował. Latem powstawało najwięcej akwarel i rysunków. To jest piękne. Tak, bo to jest. M, fantastyczne jest to, że oprócz tego, że oni byli. Ja nie waham się użyć tego słowa, oni rzeczywiście byli matematycznymi geniuszami, bo to potwierdziły ich życiorysy i przede wszystkim potwierdził ich dorobek naukowy. To, co oni wypracowali w sumie przez raptem kilkanaście lat wspólnej pracy we Lwowie, to dzisiaj jest podstawą wielu dziedzin ekonomii, wojskowości, giełdy. Przy wykorzystaniu analizy funkcjonalnej, czyli tego, co jest emblematem Lwowskiej Szkoły Matematycznej, dzisiaj się produkuje samoloty. Dzisiaj się wykorzystuje tę analizę funkcjonalną przy produkcji samochodów, na przykład przy produkcji Volvo. Także to się wszystko potwierdziło, ale oprócz tego, że oni się zajmowali matematyką, to każdy z nich miał jeszcze coś obok, jakąś fascynację, powiedziała Pani o chwistku. Hugo Steinhaus, który jest przy okazji legendą Uniwersytetu, który ja miałem okazję kończyć, czyli Uniwersytetu Wrocławskiego, był znakomitym znawcą języka polskiego. Był purystą, wymagał od wszystkich, którzy mieli z nim kontakt, żeby mówili dobrze po polsku. Jednym z ludzi, którzy chcieli zrobić u Steinhausa doktorat, powiedział, że jeśli chodzi o wartość naukową tej pracy, to okej. Okay, ten pan może nawet kiedyś dostanie Nobla ale dopóki nie napisze tego dobrze po polsku, to on doktoratu u Steinhausa nie zrobi. Oprócz tego był fantastycznym aforystą. Aforyzmy Steinhausa do, dziś, do dzisiaj, to łatwo sprawdzić, są w wyborach światowych aforyzmów obok Marka Twena, obok George'a Bernarda Shawa, obok Tuwima. I o każdym właściwie by można było tak powiedzieć. A Banach, Banach po prostu cieszył się życiem Banach ponieważ nie pasował do tego wzorca profesorskiego, jak już ustaliliśmy, to on na przykład uwielbiał westerny. Wtedy się jeszcze mówiło filmy kowbojskie. Z synem chodzili do kina regularnie oglądać filmy kowbojskie. Kibicował pogoni lwów, więc systematycznie chodzili na mecze piłkarskie. Profesura wówczas, jeśli w ogóle się interesowała jakimś sportem, to się interesowała tenisem. Natomiast um, piłka nożna była taką rozrywką dla, dla mieszczaństwa, dla robotników, inteligencji trochę nie wypadało. Hmm. Tak sobie Panachowi myślę. Tak. tak myślę, że powiedział Pan wcześniej, że ten geniusz lwowskich matematyków zasilała ta rozdrażniona ambicja lwowa ale też chyba ten geniusz matematyków lwowskich zasilał właśnie ten kolorowy duch lwowa, który gdzieś się wyrażał w tych niezwykłych, postaciach tych niezwykłych charakterach lwowskich matematyków i przychodzi mi na myśl inny fragment książki da, dalszy fragment bo już na tym etapie trwa wojna Stanisław Ulam o którym pan wspomniał już był w Ameryce na Harvardzie i pisze pan w swojej książce że był Zdumiony, i tutaj cytat, że wstający od posiłku profesorowie głośno oznajmiali: Przepraszam, muszę zabrać się do pracy. I dalej czytam. Uderzające, wspominał ulam, było jeszcze jedno: izolacja miasteczka uniwersyteckiego od reszty społeczeństwa. Profesorowie spotykali się wyłącznie we własnym gronie, inaczej niż było w Lwowie. No tak, bardzo było zabawnie. Pewnie wzruszająco czytać wspomnienia studentów i studentek Banacha na doroczne bale studenckie była zapraszana profesora. Większość nie przychodziła. Banach zawsze przychodził i obtańcowywał wszystkie studentki. Studentki wspominały, że tańczył świetnie. Owszem, następnego dnia, ponieważ był ostatnim, który wychodził z balu, trochę przysypiał na sali wykładowej, co studenci, studenci wykorzystywali, nie budząc, nie budząc oczywiście profesora. No ale on był, to Steinhaus napisał kiedyś o Banachu. Po pierwsze, powiedział, że trochę kokietując, bo Steinhaus ma własny dorobek matematyczny, jest kilka twierdzeń związanych z nazwiskiem Steinhausa, ale powtórzę, trochę kokietując, powiedział, moim największym wkładem w matematykę jest odkrycie Stefana Banacha. Ale kiedy indziej, wspominając Banacha, powiedział, że on był takim Trochę lwowskim baciarem, trochę takim urwisem krakowskim, że ta natura, to pochodzenie takie właśnie góralsko-krakowsko-mieszczańskie góralsko nigdy go nie opuściło. To znaczy, on się nie poddał temu sznytowi profesorskiemu. To jedna z takich lwowskich anegdotów właśnie mówiła o tym, jaki wywołał, no, może nie skandal towarzyski, ale na pewno poruszenie. Bo profesora, dzisiaj to może jest ciężko wyobrażalne, ale profesora jednak obowiązywał pewien dreskot wtedy. Nie używano tego słowa, ale był to na pewno dreskot. Profesor, pojawiając się na ulicy, nie mógł się pojawić bez kapelusza, nie mógł się pojawić bez pełnego garnituru z kamizelką. Po prostu profesor to musiał być i wyglądać jak. Profesor. Więc kiedy Banach pojawił się na ulicy Lwowa bez kapelusza, bez krawata, w koszuli z rozhełstanym kołnierzykiem, no to cały lwów miał o czym mówić. Wspomniał Pan o tym, jak Hugo Steinhaus, kokitując nieco, ale jednak powtarzał, że jego największym wkładem naukowym było odkrycie Stefana Banacha. To pewnie była rzeczywiście kokieteria z jego strony, ale tak sobie myślę, i to bardzo wybrzmiewa w tej historii pańskiej że kolejną rzeczą, która tak mocno zasilała lwowską naukę, była przyjaźń. Tak mi się wydaje, że ci matematycy byli trochę takimi muszkieterami, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, o czym świadczy choćby to ogromne poparcie całego środowiska matematycznego dla przeforsowania możliwości zrobienia doktoratu przez Stefana Banacha, bo tutaj znowu kolejna niezwykła historia. Stefan Banach nie skończył studiów i oni nie bo I ziemi musieli ruszyć, żeby Stefan Banach mógł się doktoryzować. I to jest być może najbarwniejsza historia, ale jest ich więcej. To było bardzo wspierające się środowisko. Tak, i to. Um, dzisiaj jest to trochę niewyobrażalne. Tak. Drugim, który też nie, nie skończył żadnych, nigdy nie skończył studiów, był Stanisław Mazurt, który też przeszedł całą drogę doktorską, profesorską, nie mając ukończonych e, studiów. W przypadku Banacha ja sobie to nazwałem zmową profesorów. I to jest, to jest niewyobrażalne, bo Banach przy całym swoim geniuszu, a być może jest to charakterystyczne dla geniuszów, nie był przesadnie pracowity, a już na pewno nie lubił Zapisywać tego, co było efektem, płodem jego umysłu, jego przemyśleń. To, jak dla prawdziwego artysty, sztuka stawała się w momencie, kiedy on wyrzucił z siebie jakieś twierdzenie, zapisał je kredą na tablicy, czy wcześniej na tym marmurowym stoliku w szkockiej. I już myśl o tym, że to powinno się jakoś zapisać na papierze, opublikować, po to, żeby to. Zyskało trwałe życie, trafiło do innych, to już jemu było obce. I dlatego, kiedy musiał przejść przez ten pierwszy próg naukowej kariery, czyli przez zrobienie y, doktoratu, no to nie można go było skłonić, żeby przysiadł fałdów i po prostu tę pracę doktorską y, napisał. I zmowa mężczyzn polegała na tym, że ówczesny dziekan Wydziału Matematycznego, profesor Łomnicki, nakazał jednemu, dwóm asystentom chodzenie za Banachem, właśnie na te, do tego baru na dworzec, do tej szkockiej i notowanie tego, co Banach napisał. Banach potem tylko uporządkował ich notatki i w ten sposób powstała praca doktorska. I to był pierwszy etap, bo drugim etapem jest jeszcze publiczna obrona pracy doktorskiej. Do tego znów nie, nie można było Banacha zmusić i to jest druga część tej anegdoty. Pewnego dnia profesor Łomnicki przyszedł mi, panie Stefanie, jest tutaj grupa przyjezdnych z Warszawy, którzy chcieliby z panem przedyskutować jakieś matematyczne problemy. No więc tutaj był to haczyk na którym musiała się ta rybka pod nazwą Banach złapać bo jak ktoś chce rozmawiać o matematyce no to oczywiście może na Banacha liczyć no więc poszedł porozmawiać z tymi panami z Warszawy i w ten sposób odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Banacha i ta niecodzienność ten fenomen tego polega na tym że ci ludzie od początku wiedzieli że mają do czynienia z diamentem który o szlifowaniu będzie najjaśniejszym brylantem w tej matematycznej konstelacji, a oni prawdopodobnie będą przypisem w jego biografii. I tak się ostatecznie stało. Dzisiaj pamiętamy Banacha, pamiętamy Steinhausa, pamiętamy Ulama, Mazura, Chwistka, ale też z powodu tych innych zaangażowań, o których Pani mówiła, jeszcze kilku. Natomiast wielu z nich stało się właśnie przypisami w biografii Banacha. Ja pytałem, pytałem swoich znajomych profesorów uniwersyteckich dzisiaj. Zapytałem ich, słuchajcie, będziecie mieli do czynienia z doktorantem. Owszem, macie poczucie, że jest bardzo zdolny, ale jest leniwy. Czy naprawdę będziecie skłonni, żeby zaangażować swój czas, wysiłek, znajomości, no bo to się rzeczywiście trzeba było przepchnąć przez ministerstwo, prawo do obrony doktoratu bez ukończonych studiów. Czy chciałoby wam się w to zaangażować? Więc usłyszałem od tych moich znajomych no, takie stukanie palcem w czoło. Nie chce jego sprawa. A tamci ludzie, naprawdę widząc, z kim mają do czynienia, zrobili wszystko, żeby Banach stał się tą najjaśniejszą gwiazdą lwowskiej szkoły. No tak, bo ten świat stworzony przez lwowskich matematyków zginął, zginął bezpowrotnie w czasie II wojny światowej. Wielu matematyków zginęło, inni wyjechali do, do innych miejsc w Polsce na świecie. I tak sobie myślę, że to jest ciekawe, bo po drugiej wojnie światowej nauka tak bardzo przyspieszyła, prawda? Mówimy o tym wielkim przyspieszeniu w ogóle po II wojnie światowej. I może rzeczywiście nauka przyspieszyła, i wszystko nabrało jakiegoś niezwykłego tempa, i mnóstwo odkryć zostało dokonanych. Ale nauka już nigdy nie powstawała w kawiarniach, i myślę, że z tego względu ta opowieść pana o genialnych matematykach lwowskich, to jest też opowieść o takim świecie, który przeminął. To jest więcej niż historia o lwowskiej szkole matematycznej. No na pewno tak. To jest, to jest świat, który przestał istnieć właściwie z wybuchem II wojny światowej, a już na pewno z wybuchem wojny hitlerowsko stalinowskiej no to sprowadźmy, sprowadźmy to do, do tego. Ja dlatego wcześniej powiedziałem, że cała historia Lwowskiej Szkoły Matematycznej zamyka się w ciągu kilkunastu lat. Tych dwudziestu, może dwudziestu dwóch ludzi, to w połowie było pochodzenia żydowskiego, reszta to byli Polacy z domieszkami krwi austriackiej, niemieckiej. No więc ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego wiadomo jaki los ich mógł czekać w czasie II wojny światowej i ten los ich spotkał. Lwowska Szkoła Matematyczna w dużej części została rozstrzelana. Stanisław Ulam, który jest, ma takie korzenie, przetrwał dlatego że przed wybuchem wojny światowej pojechał na II wojny, pojechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych i tam już został i dzięki temu trafił do właśnie do projektu Manhattan. Wielu Zginęło w gettach, zastrzelonych, losów niektórych nie znamy. No i to była taka cezura, która oznaczała koniec. Po 1945 roku no, Lwowska Szkoła nie odrodziła się w tym kształcie, bo się nie mogła odrodzić. Po pierwsze, nie było Lwowa. Już to miasto przestało być w granicach Polski. Banach przeżył wojnę. Ale zmarł na raka w sierpniu 45 roku. Jego pogrzeb był jak wspominają ci, którzy wtedy jeszcze w Lwowie żyli był ostatnią wielką manifestacją polskości w Lwowie. Oczywiście Rosjanie go chcieli zagarnąć, przypisać sobie, upaństwowić, mówiąc naj, najkrócej. Żona Banacha wywalczyła to, że to był wielki katolicki kondukt, który prowadził trumnę Banacha od kościoła uniwersyteckiego i gmachu Uniwersytetu Lwowskiego przy ulicy Świętego Mikołaja, aż na cmentarz Łyczakowski, gdzie Banach do dzisiaj jest pochowany, leży w grobowcu rodziny Ridlów. Wspominany Steinhaus przyjechał do Wrocławia i Steinhaus chciał odtworzyć tę lwowską szkołę matematyczną. Znaczy we Wrocławiu powstała nowa księga szkocka, próbował odtworzyć ten sposób pracy w kawiarni, w restauracji, no ale to się nie udało. Nie mogło się udać, bo po pierwsze, Steinhaus przy całym geniuszu nie był banachem, no dwa, nie było tego ducha miejsca. I nowa księga szkocka stała się księgą wrocławską, która też zawiera wiele matematycznych problematów, no ale nie ma tej legendy. To jakby to sobie usłyszeć, w księdze szkockiej zostało zapisanych zaledwie ja w tej chwili dokładnie nie, nie, ale 180 kilka problematów, z których, jak mówiłem, niektóre nie zostały do dzisiaj rozwiązane. 180 kilka. I on to cały czas żyje, to cały czas matematyków inspiruje, o tym się dyskutuje. No w tej księdze wrocławskiej zostało zapisane, zapisanych kilka tysięcy, jeśli nie więcej tych, tych zadań, no, ale ona jest znana w środowisku matematyków. Hmm. To to pokazuje, że i w nauce jest miejsce na magię. <grych> na pewno tak, bo matematyka w wydaniu tych ludzi, ona była sztuką. Zresztą wyobrażam sobie to tak, mogę sobie wyłącznie wyobrażać, bo, bo żeby robić matematykę na takim poziomie, jak robili ludzie z Lwowskiej Szkoły Matematycznej, no to trzeba mieć taką samą wyobraźnię jak, jak poeci. To, tego się nie da wyłącznie wypracować. To musi być to tchnienie pana Boga, ta iskra geniuszu, który nie pojawia się znikąd. On musi po prostu w człowieku już być. Mariusz Urbanek, pisarz, autor wielu znakomitych książek, w tym tej o której dziś rozmawialiśmy, Genialni, którą państwu bardzo, bardzo serdecznie polecam, był gościem raportu o książkach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i za zaproszenie, no i za te ogromnie miłe słowa na koniec. A ja chciałam też państwu bardzo podziękować, bo bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Thermal Iski, oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka Net, książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek. Edu Navigator szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa Gdańsk Bytom. Firma Prosper z Sosnowca hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic Generalny Wykonawca Instalacji Sanitarnych i Odnawialnych Źródeł Energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee. Agencja Marketingu Internetowego First Place Zwiększymy widoczność Twojego biznesu w internecie. Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła, Marek Jerzewski, JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka: www.wsqn.pl Drukarnia Cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Www. Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Jeżeli czytanie i tłumaczenie, a to drugie stanowi przecież skrajną formę pierwszego, jest poniekąd rezygnacją z własnego życia i otwarciem na cudzy głos, to przekład dziennika byłby tej rezygnacji ostateczną formą. Pisze o Joannie Guze w książce Trzy tłumaczki Krzysztof Umiński. Joanna Guze jest jedną z trzech niezwykłych kobiet, które odkrywały przed polskim czytelnikiem literaturę z dalekiego wtedy świata – Francji, Wielkiej Brytanii, Ameryki. Bo to były czasy, kiedy ten świat oddzielała od Polski żelazna kurtyna. Z Krzysztofem Umińskim rozmawiał Dariusz Rosiak. Na czym polega życie tłumacza? Na tłumaczeniu można zaryzykować taką odpowiedź. Tłumacze w przeciwieństwie do wielu pisarzy rzadko bywają bohaterami skandali. Ich praca bardziej chyba przypomina rozwiązywanie łamigłówek niż realizację wielkich przygód literackich i innych. O tym zresztą dużo rozmawialiśmy w trakcie naszego ostatniego styczniowego raportu o książkach z promu kultury. Ale za chwilę Państwo się zdziwią, bo oto powstała książka o tłumaczach. A dokładniej mówiąc o tłumaczkach, trzech dokładnie, która zadaje kłam temu, co powiedziałem wcześniej. Książka o miłości, o namiętnościach, nie tylko do literatury, o trudnej polskiej historii, o heroicznych kobietach, których zasługi często były pomijane, a talent niedoceniony bądź doceniony późno. O trzech kobietach, które ukształtowały odbiór literatury przez niejedno pokolenie Polaków. Książka, o której mówię, nosi tytuł „Trzy tłumaczki”, a jej autor Krzysztof Umiński jest z nami. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. Te trzy tłumaczki to jest Joanna Guze, Maria Skibniewska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska. To są tłumaczki, dzięki którym w Polsce pojawiło się. Wiele dzieł, wielkich dzieł literatury francuskiej, brytyjskiej, amerykańskiej. Zacznijmy może od tej pierwszej, Joanny Guze, legendarna postać polskiej literatury, chyba tak trzeba powiedzieć. Tłumaczka, dzięki której Polacy poznali Alberta i nie tylko zresztą. Pan opisuje jej niebanalne życie w niebanalny sposób przy pomocy listów do wspaniałych osób, które znała. Proszę powiedzieć o tej historii, dlaczego na taki wybór pan się zdecydował, czym są te listy i kim była tak naprawdę Joanna Guza? Ten pomysł nie przyszedł mi od razu do głowy. Miałem wcześniejszą wersję rozdziału o Joannie Guze, który był taką bardziej klasyczną biograficzną opowieścią, ale w miarę jak szukałem informacji o niej, zaglądałem do kolejnych archiwów, czy to państwowych czy to prywatnych, odkrywałem coraz więcej listów i byłem pod coraz większym ich wrażeniem. Ona jako żywo była zapaloną korespondentką, epistolografką. To chyba wynikało też z wartości, mówiąc dosyć ogólnikowo. To znaczy ona straciła prawie całą rodzinę w czasie II Wojny Światowej i nie zdecydowała się na założenie własnej rodziny w sensie konwencjonalnym. Rodzinę raczej zastąpili jej przyjaciele, których miała wielu. Często byli to literaci, tłumacze czy malarze, i z którymi utrzymywała bogatą korespondencję. Tym bogatszą, że, że często te osoby podróżowały, albo też jej się zdarzało wyjechać, czy to do Francji, czy do Włoch. I wśród tych korespondentów są takie postaci jak Kazimierz Brandys, czy Zbigniew Herbert, czy Julia hartwig -Strom. Janna Góze była zaprzyjaźniona prawie całe życie od wspólnego wyjazdu do Paryża na stypendium w 1947 roku. Andrzej Wincenz, Irena Wincenzowa. Skoro pojawiają się takie postacie, to od razu narzuca się taki wniosek, że mamy do czynienia z opisem kawałka polskiej historii, prawda? Bo to są nazwiska, które tworzyły polską historię, historię polskiej ry literatury, rynku wydawniczego. Tak naprawdę decydowały o tym, co czytają Polacy tuż po wojnie i później. Ale ja chciałbym wrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał o latach wojny, dlatego że u tych trzech postaci wojna jest kluczowa dla nich, tak jak dla każdej osoby, która ją przeżyła, która pochodzi z tego pokolenia i z tej świata. Osób... Właśnie, dokładnie. Ona wyszła z domu w 1941 roku w Lwowie i wróciła w 1944 z Pierwszą Armią Wojska Polskiego. Czy my wiemy, co się z nią działo przez te trzy lata? Właściwie niedokładnie. Ona, tak jak pan e, zauważa, była Lwowianką e, z urodzenia. Może warto wspomnieć, skoro pan powiedział o tym, jak kluczową rolę odegrała druga wojna światowa w życiorysach bohaterek. Tak, zgadza się, tylko w przypadku każdej z nich wojna przecięła to życie w trochę innym miejscu. W przypadku Joanny Guze wojna przecięła życie 22-letniej studentki Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, czyli osoby już wstępującej w dorosłe życie, ale jeszcze, ale właśnie wstępującej. Pyta pan, co się z nią działo w Związku Radzieckim. Ona przez długi czas co właściwie jest chyba charakterystyczne dla osób z tego pokolenia nic, albo prawie nic o tym nie mówiła, ani nie pisała. Gdzieś w jednym liście do Zbigniewa Herberta z lat 70. znalazłem taką wzmiankę na marginesie o tym, że znowu boli ją e, ręka, która przed laty w związuniu, jak pisała w Związku Radzieckim, wkręciła się w maszynet kaską i była zgruchotana. A pisze o tym tak omownie, jakby Herbert orientował się, o co chodzi. Gdybym miał tylko ten list, to pewnie bym nie wiedział, natomiast ona już bardzo późno, na początku XXI wieku, jako osoba ponad 80-letnia, spisała wspomnienia obejmujące jej młodość we Lwowie i przede wszystkim pobyt w, w Rosji. Ona najpierw wylądowała w krasnodarskim kraju i tam pracowała w kołchozie, następnie zawędrowała jeszcze głębiej do Taszkentu, gdzie była robotnicą w fabryce tkackiej i tam rzeczywiście miał miejsce ten feralny wypadek, kiedy jej e, ręka się wkręciła między wałki maszyny, została zgruchotana. Ona, jak pisze, bo to jest jedyna oczywiście znana relacja na ten temat, jej własna relacja, miała dość przytomności umysłu, żeby szarpnąć za jakąś dźwignię, wyłączyć prąd w całej e, fabryce chyba i traf chciał, że był na miejscu e, w, gdzieś ta Taszkencie wiekowy uzbecki i chirurg, który fenomenalnie tę rękę poskładał, uratował przed amputacją. No i być może ocalił jej życie. Nie wiem, czy przetrwałaby wojnę z jedną ręką i nie wiem, czy zostałaby później tłumaczką. Koniec jej losu w Związku Radzieckim to jest jeszcze praca przy budowie zapory wodnej na Amudarii i już potem w maju 1943 roku zgłosiła się w Sielcach do powstającej tam armii polskiej w Związku Radzieckim, z którą wróciła do Polski. Jak się rodziły jej fascynacje literackie, filmowe, ludzkie? Pan mówi, że zastąpiła sobie tą konwencjonalną rodzinę kręgiem przyjaciół. Rzeczywiście z pańskiej książki tak to właśnie wynika. Ale przede wszystkim skupmy się na, na literaturze. Ona jest znana przede wszystkim jako osoba, która wprowadziła, nie do końca wprowadziła, ale no jest najbardziej znaną tłumaczką Alberta Camus, prawda? Zresztą poświęca pan cały rozdział Albertowi Camus w tej książce. Przepraszam za tę dygresję, ale książka też trochę z takich dygresji jest zbudowana, a dygresja brzmi w ten sposób, że są trzy rozdziały poświęcone wielkim pisarzom w tej książce. Pierwsza to jest Albertowi Kami, druga Williamowi Faulknerowi i trzecia Tolkienowi, prawda? Co jest bardzo ciekawe, do tego zaraz dojdziemy, ale skąd się brały te jej literackie fascynacje? Jak doszła do Kamisa? Przypuszczam, że jeszcze sprzed wojny, to znaczy ona chodziła na świetną uczelnię, miała tam wybitnych profesorów na filozofii i historii sztuki i tam się już obracała przed wojną w kulturalnych kręgach swojego miasta. Natomiast natrafiłem na taki list, w którym jej koleżanka z wojska, Irena Sztachelska, zresztą postać skądinąd znana, przedwojenna, przyjaciółka miłosza z kręgów wileńskiej lewicy. Dość dygresji. Ona pisze do y, Janny Guze, już wówczas przebywającej w 1947 roku w Paryżu. Ach, przypominam sobie taką naszą rozmowę w Ziemiance pod Siedlcami, czyli w czasach, kiedy szły razem z wojskiem w stronę Polski. Każda z nas mówiła o tym, czego by chciała, i ty mówiłaś, że chciałabyś y, studiować w Paryżu. Ona ten list wysyła do Janny Guze właśnie do Paryża w 1947 roku. I z tego można wnosić, że ona już wówczas nosząc mundur i pełniąc jakieś funkcje w batalionie kobiecym Emilii Plater, myślała może nie tylko o jednym, bo pewnie miała wiele tematów do przemyśleń, ale również o tym, żeby poznać francuski, którego jeszcze nie znała i żeby coś z tym językiem robić. Wjeżdża w 1947 roku do Paryża na stypendium. Tam w błyskawicznym wstępie poznaje język na tyle, że już po kilku miesiącach, przypuszczam, że nie mówiła jeszcze biegle, ale już biernie potrafiła sobie z językiem radzić przy pomocy słownika, przysyła pierwsze przekłady publikowane w tygodniku Kuźnica. Po powrocie do Polski jeszcze raźniej zabiera się do tłumaczenia, początkowo z francuskiego i z rosyjskiego, bo jej debiut książkowy był przekładem z języka rosyjskiego. Zresztą ona ma na koncie też przekłady całkiem istotne z punktu widzenia historii literatury, na przykład Ojców i Dzieci Turgieniewa, kilka opowiadań Turgieniewa też, kilka opowiadań Gorkiego. Niemniej to tłumaczenia z francuskiego stały się jej domeną i przyniosły jej największy rozgłos. Ona, Camus'a, odkryła właśnie bawiąc na stypendium w Paryżu. Ona wtedy przeczytała Dżumę, która właśnie się ukazała i nawet posłała Jarosławowi Iwaszkiewiczowi fragment w swoim przekładzie do nowin literackich. To było takie efemeryczne czasopismo pod koniec lat 40., które prowadził Iwaszkiewicz. On jej odpisał, że świetnie, że dziękuję, ale już zamieścili fragment w tłumaczeniu innej osoby, a właściwie powiem kogo, Marii Kureckiej, bo ona jest słynna na przykład jako tłumaczka doktora Faustusa. Współtłumaczka. Czyli nie zdążyła Joanna Guzę z Dżumą, ale potem zdążyła, prawda? Potem, potem zdążyła. Potem miała kontakty z Kamisem, z Kamisem, który miał no, ciężkie życie we Francji, bo wówczas... Nie należał do tego grona prosowieckich, komunistycznych, no tak to trzeba uznać, pisarzy i całego środowiska literackiego francuskiego, które było zdominowane w zasadzie przez Sartra i jego poglądy. On bardzo cierpiał, on był pisarzem wyklętym, a równocześnie w Polsce nie nadawał się do wydawania, ponieważ był zbyt egzystencjalny, prawda, jak na polską cenzurę. Tak, wszystko się, wszystko się zgadza. Rzeczywiście jego e, wykreślono z może nie z Panteonu, ale ze środowiska po prostu, na przełomie lat 40. 50., kiedy opublikował człowieka zbuntowanego esej no, rozliczając się również z komunistycznym totalitaryzmem, mówiąc w wielkim uproszczeniu. Chociaż Camus, w przeciwieństwie do Sartra, pochodził z bardzo ubogiej algierskiej rodziny, nie miał tak wykwintnego wykształcenia, sam należał w latach 30. przez krótko do partii komunistycznej, no ale przede wszystkim myślał, na własny rachunek i nie był ślepy, nie był głuchy na pogłoski, które przenikały z zażelaznej kurtyny, a w 56 roku, czyli jeszcze przed Noblem, pamiętam, że, znaczy pamiętam, oczywiście nie z własnego życia, ale on opublikował jakiś, czy to był list, czy artykuł, w tej chwili nie pomnę, to jest w jego dziełach zebranych w obronie poznańskich robotników, robotników poznańskiego czerwca. Co ale było dla takich jak Sartre anatemą, prawda, no bo... No, Sartre już go wcześniej wykrył bardzo dosadnie, natomiast wówczas w 1956 roku na fali odwilży pojawiła się szansa na to, żeby opublikować w Polsce różnych autorów, niekoniecznie francuskich, którzy wcześniej powiedzmy byli na indeksie. No nie, nie można było marzyć o, o ich publikacji w czasach naj, najostrzejszego socjalizmu. I wówczas e, Joanna Guze się doczekała, bo to właśnie jej powierzono przekład przykład dżumy w Państwowym Instytucie Wydawniczym. I potem, krótko mówiąc, była to wielka kariera wspaniałej tłumaczki. Mówię krótko mówiąc, dlatego że mam jeszcze dwie postaci do omówienia. I tą drugą chciałbym omówić zaczynając od cytatu z pańskiej książki. Może trochę inaczej niż w przypadku Joanny Guze. Pisze pan o swoim podejściu do dojrzałości. Zdefiniowałem sobie wtedy dojrzałość jako równowagę miękkości i twardości. Miękkość to empatia, łagodność, słodycz, troskliwość, subtelność, wielkoduszność, zdolność do ustępstw, kompromisu, przebaczenia. Twardość, odwaga, siła woli, upór, energia, wytrzymałość. I zwierza Pan się, najbardziej podziwiam osoby, u których twardość harmonizuje. Z miękkością. A kawałek dalej. Kiedy mówię, że Anna Przedpełska-Trzeciakowska wydawała mi się osobą równocześnie twardą i miękką, mam na myśli intuicję, coś, co niełatwo uchwycić i wyjaśnić. Pan o tłumaczeniu pisze, prawda? To jest klucz do zrozumienia dobrego tłumacza, a przede wszystkim Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej? Właściwie to zaskakuje mnie pan tym pytaniem. Ja myślałam o. O cechach czysto życiowych, o postawie wobec y, świata i ludzi, a niekoniecznie wobec przekładu, zażył mnie pan tak, że chyba się nie podejmuje odpowiedzialnie na to pytanie teraz odpowiedzieć. Być może ma pan rację, ale to jest tak... Ale żeby... te cechy się przydają? Y... Myślę, Pan jest tłumaczem. Tak, Pan tak. wydał wiele wspaniałych książek, przetłumaczył wiele książek. Dobrze, spróbuję roboczo odpowiedzieć, ale może będę opowiadał zupełne głupoty, ponieważ to nie jest coś, co dobrze przemyślałem. Z jednej strony, jakaś ciągła elastyczność w dostosowywaniu się do cudzego głosu, to znaczy autora, którego tłumaczymy, wydaje mi się niezbędna. Z drugiej strony, twardość, powiedzmy, pojęta. Najprościej jako wytrzymałość psychiczna i fizyczna, to znaczy fizyczna, dlatego że pozwala nam siedzieć godzinami w samotności przy biurku i psychiczna do tego samego. O, może tak. Po każdym rozdziale mamy zestaw książek przetłumaczonych przez trzy panie. To jest kolosalna bibliografia to jest kilkadziesiąt, w niektórych wypadkach, właściwie w każdym wypadku po kilkadziesiąt książek. Które były ogromnymi wyzwaniami dla każdej z nich, prawda? To znaczy bez twardości się nie da. Trzeba być równocześnie wrażliwy i zdeterminowany, żeby w ogóle móc pracować w tym zawodzie. To, skoro, skoro Pan zapytał teraz Annę przed Pełską koską, to zaraz mi się nasuwa wściekłości wrzask Foknera, która to yy, książka przy pierwszym czytaniu jest w zasadzie. Nie zrozumiała w każdym razie w niej... nie. Wiem coś o tym, bo na Anglistyce ją próbowałem czytać po angielsku i było to niemożliwe. To znaczy, są takie książki, przy których się odpada bardzo szybko i, i znikąd ratunku. To znaczy, nie wiadomo, gdzie szukać drogi wyjścia, gdzie szukać raczej drogi dojścia. Tak, tak, jak się o nią zahaczyć, jak się odnaleźć pośród tych urywających się zdań i różnych głosów, które się przenikają w tej książce do tej pory mnie zdumiewa, znaczy, że w ogóle można tę książkę przetłumaczyć, a zwłaszcza, że przetłumaczyła ją osoba i to tak świetnie moim zdaniem, osoba, której ta książka wydawałoby się, że jest dosyć obca. To znaczy, kiedy Anna Przedpełska-Trzeciakowska mówi o swoich przekładach, kiedy mówi się o jej przekładach, to zwykle pamięta się o Jane Austen, o dumie, uprzedzeniu, rozważnej, romantycznej, o prawie wszystkich powieściach Jane Austen, o świecie harmonijnym, poukładanym i w jakimś sensie biograficznie bliskim tej bohaterce, chociaż starszym o 150 lat. Tymczasem Anna Przedpełska-Trzeciakowska znalazła w sobie upór i intelektualną wytrwałość do tego, żeby zmierzyć się z tym tekstem i nie poddać się. I po czterech latach, jeśli dobrze liczę... No, złożyć, zaproponować polskie tłumaczenie. Cztery lata jej zabrało tłumaczenie tej książki, tak? Na pewno cztery lata upłynęły od początku prac po do wydania. Yy, w tej chwili odpowiem panu uczciwie z głowy, czy w tym czasie niczego innego nie dotykała. Przypuszczam, że musiała, żeby, żeby nie oszaleć. Żeby żyć. Również. Zacytuję, co ona mówiła na temat sound, The Sound and the Fury, czyli wściekłości i wrzasku. Uważam, że każdy przekład jest klęską. Właściwie chodzi o różnicę punktów w tej przegranej, żeby była jak najmniejsza. Tak cytuje pan jej słowa z wywiadu. O Falknerze też, jak wspomniałem, pisze pan więcej w tej książce. To jest autor tak trudny. Dlaczego? Dlatego, że używa dialektów, dlatego, że używa języka, który jest, no powiedzmy sobie szczerze, nieprzetłumaczalny. Są pewne rzeczy, których się nie da przełożyć można się zastanawiać właśnie, jak najlepiej polec w takim starciu, ale nie da się pewnych rzeczy przenieść, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie języka, ale pewnej rzeczywistości, której się nie da od, odwzorować jeden do jednego. Faulkner wykreował w swoich powieściach fikcyjne hrabstwo Jokna Patałpa na południu Stanów Zjednoczonych. Akcja większości jego powieści rozgrywa się w tym, że hrabstwie w początkach XX wieku. Dlaczego jest tak trudny? Odpowiem na przykładzie Wściekłości i Wrzasku. Raz, że jest to książka pisana w dużej mierze strumieniem świadomości, dosyć urywanym, gdzie przenikają się różne głosy i czasami trudno się połapać, kto w danej chwili mówi i do jakiej płaszczyzny czasowej z kilku obecnych w tej powieści się odnosi a druga kwestia, która od razu mi przychodzi do głowy i może jest łatwiejsza do tego, żeby ją sobie wyobrazić, tam drugoplanową, ale istotną rolę odgrywa czarna służba pracująca, a nie niewolnicza, a nie zmuszona do niewolniczej pracy w majątku rodziny Compsonów. No i oni mówią bardzo specyficznym językiem czarnych Amerykanów, zapisywanym w sposób zupełnie nie, niezgodny z standardową ortografią języka angielskiego. Właściwie nie wiadomo na co to przetłumaczyć. Był później drugi przekład wściekłości i wrzasku. Anna Przedpełska koska Język Czarnych Bohaterów, lekko, ale bez dociskania gazu do dechy, stylizuje na mowę chłopską. Bez przepisywania tego do jakiegoś konkretnego regionu Polski. Późniejszy tłumacz, Jędrzej Polak, poszedł o wiele dalej, to znaczy stworzył jakiś koktajl różnych polskich gwar, zapisywany z dużą dezynwolturą, to znaczy zupełnie nieortograficznie. Cóż, każdy może sobie wyrobić zdanie. A jakie jest pańskie zdanie? Jak pan sobie radzi, kiedy napotyka na dialekt albo na zestawienie językowe czy na frazę, która funkcjonuje w języku angielskim a nie ma szans, żeby oddać jej treść i oddać jej tonację w języku polskim. Co się wtedy robi? Wydaje mi się, że nie można odpowiedzieć, co się robi, znaczy można odpowiedzieć, że za każdym razem się znajduje odpowiednie wyjście dla danej sytuacji, gdyby był jeden uniwersalny przepis, to pewnie byłoby piękniej, ale też, nie wiem, czy piękniej, łatwiej, ale pewnie dosyć ubogo. Szukam w pamięci jakiegoś przykładu. Tłumaczyłem kiedyś z ogromną radością powieść Rohintona Mistriego, autora urodzonego w parsyjskiej rodzinie w Bombaju, ale od lat mieszkającego w Kanadzie piszącego po angielsku. To jest powieść, której akcja toczy się właśnie w Bombaju nienazwanym, wymienionym z nazw w latach 70. I niby pisana po angielsku, a jednak pod tym angielskim wyczuwa się inne języki. Och, strasznie to jest skomplikowane. Może tylko odpowiem ogólnikowo, że próbowałam jakoś tę obcość sygnalizować, ale żeby się wydawać szczegóły, nie wiem, czy, czy to się da tak prosto opowiedzieć, łatwiej to napisać. O. Albo najlepiej przeczytać i wtedy można zrozumieć, o co chodzi. Porywająca powieść. Maria Skibniewska, także bardzo mocno doświadczona przez historię, podobnie zresztą jak Anna Przedpełska, Trzeciakowska, uczestniczka powstania, zero złudzeń co do nowej władzy, prawda? Do końca uwrażliwiona społecznie, Mówiła o Annie Przedpełskiej. Maria Skibniewska, podobne doświadczenie. Pan przedstawia zestaw wspomnień o niej, podobny wybór jak w przypadku listów, prawda? Relacja zapośredniczona, ale tak samo mamy wiele niejasności, wiele luk w tym życiu, prawda? Jeszcze więcej. Ona z nich wszystkich, ze wszystkich trzech bohaterek, była najstarsza. Urodziła się w 1905 roku, więc e, wojna zastała ją już jako dojrzałą kobietę. E, sprostuję tylko, pan wspomniał, że była uczestniczką Powstania Warszawskiego. Mówimy o Annie Czerpełskiej. Oczywiście. Bo rzeczywiście Maria Skiemiecka była w Warszawie podczas Powstania, natomiast nie mam informacji, które potwierdzały jej udział w. Armii Krajowej, czy szerzej w konspiracji. Natomiast nawiasem mówiąc, jej mąż Stanisław Skibniewski był dowódcą elektrowni w Powstaniu i na powiślu jest skwer jego imienia. Tak, ale pyta pan o niejasności. To wynika z kilku przyczyn, jak sądzę. Raz właśnie z tego, że jest najbardziej od nas odległa w czasie, bo ona zmarła w roku, w którym się urodziłem, w 1984. A dwa, właśnie z jej radykalnego zupełnie oddania pracy tłumaczki i pracy redaktorki w wydawnictwie Czytelnik. Ona w dzień kierowała redakcją romańską w Czytelniku, wracała do domu na Saskiej Kępie i tłumaczyła i w zasadzie nie miała kontaktów towarzyskich z ludźmi poza paroma przedwojennymi przyjaźniami. Stąd też tak niewiele po niej śladów zostało. Jeszcze jej, jej, jej mąż wspomniany zmarł w latach 50. i wówczas ona chyba już zupełnie pogrążyła się w tłumaczeniu w stanie takiego jak gdyby letargu, tylko jak się okazuje niezwykle owocnego letargu, skoro... Pogrążyła się w tłumaczeniu, bardzo tak. mi się to wpadła w letarg tłumaczeniowy. I cała paleta nazwisk, prawda? Lawrence Durell, Flannery O'Connor, Henry James, Graham Greene, John Updike, Alan Silly to wielkie nazwiska literatury brytyjskiej czy amerykańskiej, na której pewnie... To pokolenie moje czy młodsze pana pokolenie się wychowywało, jeśli w ogóle ktoś się interesował literaturą anglojęzyczną, a przede wszystkim władca pierścieni, prawda? Rzecz Tolkiena. Bardzo ciekawa opowieść na temat i języka tej powieści i ciężkich przepraw z cenzurą, prawda? Ach. Czy takich e, ciężkich, zaskakująco może lekkich, ale e, może wrócę do czegoś, o czym pan wspomniał wcześniej. Powiedział pan, że trzy rozdziały w tej mm, książce są poświęcone wielkim pisarzom. Rzeczywiście tylko ja wolę o tych rozdziałach myśleć jako rozdziałach o przygodach przekładów, e, ponieważ może ci autorzy tam mniejszą rolę odgrywają, a bardziej polskie losy danej książki. W przypadku Marii Skibniewskiej tą książką jest e, Władca Pierścieni. Zresztą Przekład na język polski był jednym z pierwszych w ogóle przekładów tej książki na świecie, po szwedzkim i niderlandzkim. Jeśli mówiliśmy wcześniej o faulknerze, który sprawiał problemy tłumaczeniowe, no to Tolkien tak samo sprawiał problemy tłumaczeniowe, tylko zupełnie innego rodzaju. Bo on po prostu wymyślił świat i wymyślał słowa, które nie istnieją, nazwy, które nie istnieją, drzewa genealogiczne, drzewa genealogiczne i tak dalej. I to wymagało wejścia w świat Tolkiena już bardziej, prawda? I był dosyć zaborczy. Pan pisze o tym, że on był dosyć zaborczy, jeśli chodzi o kontrolę nad przekładami. Myślę, że ta zaborczość wynikała trochę z ogromnego przywiązania do własnego dzieła, które było aż tak bardzo dziełem wyobraźni i również fascynacji językowej, właśnie językowej. Po drugie dlatego, że był językoznawcą z zawodu i jego kreacja językowa, nie tylko mówię o opisach miejsc i postaci, ale też o wszystkich językach, które wymyślił na potrzeby swojego świata, była bardzo świadoma i nie chciał, żeby ktoś to pochopnie naginał jakiś tłumacz. I po trzecie nie był szczególnie Tolkien zadowolony z tego, jak sobie z jego książkami poczynali tłumacz niderlandzki, a przede wszystkim Szweski. Stąd za pośrednictwem swojego wydawcy wysłał jakieś napomnienia. Maria Skibniewska się do niego e, zgłosiła listownie ze, ze szczegółowymi pytaniami, jak e, pewne imiona czy nazwy miejsc tłumaczyć, ale jej listu nie, nie udało mi się odszukać i kiedy korespondowałam z najlepszymi badaczami życia i twórczości Tolkiena na świecie, to oni też stwierdzili, że nie, nie mieli w rękach listu Skibniewskiej, a on, o ile mi wiadomo, nigdy bezpośrednio do niej nie odpisał, tylko za pośrednictwem swojej wydawczyni, osoby wydawnictwa przekazał ogólnikowe wskazówki Marii Skibniewskiej. Ja bym chciał pana spytać, czym dla pana jako tłumacza było tak intymne spotkanie z tymi trzema postaciami? Czy to są osoby, które jakoś. Wpływały na pana życie zawodowe? Czy to jest wybór, nie wiem, na zimno, na trzeźwo? Czy to jest wybór, który wynika z pańskich fascynacji literackich? Każda z, z trzech tłumaczek wpłynęła na moje życie czytelnika przede wszystkim i to od najmłodszych lat. Bo na przykład Hobbita jeszcze mała mi czytała na głos, a kolejne pozycje przełożone przez trzy bohaterki. Czytałem już później sam jako nastolatek, i jeszcze później. Więc y, mój podstawowy dług wdzięczności wobec tych bohaterek, i tak naprawdę wobec wielu innych tłumaczek, i tłumaczy, o których już nie dałbym rady napisać pewnie, polega na tym, że moja polszczyzna się kształtowała na tych przekładach i poznawałem nowe słowa. Z tych książek i te słowa mi pomagały, mi po prostu służyły do życia i komunikowania się z ludźmi, a w wieku późniejszym do tłumaczenia. No i też jestem im dłużny. Jestem wdzięczny za tę przyjemność, którą czerpałem i ciągle mogę czerpać z lektury książek, które przełożyły. Czym było obcowanie z nimi w czasie pracy nad książką? Myślę, że tutaj. Warsztat tłumacza ma może mniejsze znaczenie. To znaczy, na pewno się y, dowiedziałem pewnych rzeczy o tym, jak ten fach się wykonuje lub można wykonywać, ale nie wiem, czy potrafiłbym o tym dobrze opowiedzieć. Jednak większe znaczenie dla mnie miało to, że poświęciłem kilka lat, żeby z bliska przyjrzeć się trzem różnym żywotom, i myślę, że to jest y, ogromny przywilej i niezła nauka w ogóle myślenia o życiu z tak bliska przyjrzeć się. Życiu cudzemu i do niego przyłożyć swoje i się zastanowić. A my możemy o tym przeczytać, za co bardzo panu dziękuję. Krzysztof Umiński, tłumacz i pisarz, autor książki Trzy tłumaczki, znakomitej, polecam ją państwu, a panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I to już wszystko w lutowym raporcie o książkach. Na koniec raz jeszcze Bach, tym razem Bach w tytule: Bach à jazz. Mata Herskowica w utworze, który zagrał w filmie Trio z Belleville. Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.